Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w 43. już odcinku wiadomości z końca świata. Ja się nazywam Jan Śpiewak. A ja się nazywam Zofia Sobczak. I witamy Was w nowym entourażu, nowym settingu. Mam nadzieję, że. Pomoże to wam chłonąć nasze treści. Dla tych, co słuchają, to pewnie będzie to nie do końca jasne. Dla tych, co oglądają, to różnica chyba jest oczywista. Dostaliśmy tutaj ogromne wsparcie od takiego Wojtka, który jest naszym wielkim fanem i postanowił, nie, powiedział, nie to nie może tak dalej tak wyglądać. I, no i, I zmienił to, po prostu tak. po, zrobił dobrą zmianę odstawił być kowalem naszego losu po prostu i uderzył w stół i, i, i to zrobił. więc bardzo Ci dziękujemy Wojtku za to wszystko. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. jeszcze, ale mam nadzieję, że to wyznaczy nowy standard naszego, naszego podcastu. Jeśli chodzi o wygląd i, i nagrywanie. A dzisiaj w odcinku rzeczy myślę aktualne i istotne. Zaczynamy, będziemy mówili o Jacku Sutryku i o co chodzi z jego zatrzymaniem, jakie za tym stoi tło i na czym polegała, że tak powiem, cały taki, można powiedzieć, trochę biznes, który wytworzył się dookoła polskich samorządów. Wiele razy już mówiliśmy o tym, że polskie samorządy są przeżarte korupcją i ta w zasadzie historia tylko to potwierdza. W następnej kolejności będzie. Będzie wyścig między Radosławem Sikorskim a Rafałem Trzaskowskim, prawy Bory. Trochę skomentujemy, troszeczkę różnych rzeczy pokażemy. Różnice? I ich brak, a raczej brak. I podobieństwa, rozdział. i właśnie, po co to się właśnie wszystko dzieje? I ostatnia rzecz, która nas bardzo odpaliła, czyli obniżka, i tak już niskiej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców w kontekście tego, że na Wigilię wolno nas nie stać, ale na prezent dla przedsiębiorców, którzy statystycznie więcej zarabiają niż etatowcy, już płacą niższe podatki, już ni płacą niższe składki e wartości 6 miliardów to tych pieniądze się znalazły albo się znajdą. Więc zapraszamy do słuchania i oglądania, komentowania i co? Jedziemy. Jazda. To po co? To po co Sutrykowi były te rady nadzorcze? W pewnym momencie te pensje prezydentów były dość niskie. Ale wie pan, że tu chodziło o naukę, a nie o pieniądze? Wy, pan, chodziło i o naukę i pieniądze. Jaska Sutryka pan nie zna, tak? Nie. Idealnie jestem tutaj najważniejszy. E, tutaj oni też nie są aż tak ważni. E, I nie ułaskawie Antoniego Macierewicza. Na pewno Macierewicz. Nie zostanie ułaskawiony. Przecież cokolwiek powiem, to PiS się na mnie natychmiast rzuci. Dla tych Dlatego, że PiS zmarnował tyle lat. To znaczy, my odpowiadamy za to, że PiS marnował lata, a znając PiS, to jest nic, nic dziwnego, że, że trzeba jeszcze trochę poczekać. Składka zdrowotna przez długi czas dla osób prowadzących działalność gospodarczą była formą, nazwijmy to umownie, pseudo Polski Ład wprowadził fundamentalną zmianę, bo ze składki zdrowotnej uczynił po prostu parapodatek. To jeszcze tylko na początku, zanim przejdziemy do naszych tematów, chciałam powiedzieć, że mimo tego, że jesteśmy tutaj świetnie ustawieni, to Janek jest dzisiaj chory, co pewnie będzie słychać w tym świetnym ustawieniu i przy hmm. mikrofonach. Będę mówi takim niskim, poważnym głosem. Mam nadzieję, że to zabrzmi bardziej Ale poważnie. Ale nie jestem w stanie w to wierzyć. Myślę, że jednak i tak będziesz krzyczył. <śmiech> <śmiech> Zwłaszcza pod koniec. E, tak, no niestety jestem, można powiedzieć, samozatrudniony, sam się zatrudniłem i nie mam, nie mam L4, nie, muszę, muszę pracować nawet w chorobie, nie żartuję. Mam nadzieję, że was nie, nie zarażę też. No, też mamy taką nadzieję. E, się zaraziłem czymś innym i nie było to miłe, więc ale. Jest sezon, każdy ma prawo do L4. Ostatnio też była dyskusja o mnie na Instagramie, nie wiem, czy widziałeś Zosia na temat L4 i tego, jak ogólnie porąbana jest. Że ma być teraz ta zmiana, która będzie mówiła, że na L4 będzie jednak czasem trzeba odebrać maila i telefon od pracodawcy, to będzie ta super zmiana. Od tego się zaczęło, tak, że będzie taka furtka właśnie, że niby, że z jednej strony będzie można pracować, wyjeżdżać na L4 gdzieś tam, ale z drugiej strony, że oni będzie mógł do Ciebie zadzwonić. Więc nie wiem na jakim to jest etapie, no ale to jest taka furtka, żeby kontrolować pracowników. Ale to była dyskusja, wiesz, co była o tym, że w bardzo wielu przedsiębiorstwach jest tak, że jak człowiek ma wypłatę, to ma jakąś tam gołą pensję, która zazwyczaj jest niska i ma różne premie. I często te premie są za właśnie niechorowanie. I to jest powszechne, jak się okazuje. To jest chore przede wszystkim. To się zaczyna w szkole. Bo od, no pre... tak, bo w szkole też masz takie premie za pełną frekwencję. Premie tak? za frekwencję, ale to się zaczyna w szkole, a co gorsza, no przychodzi to potem w, do pracy. No i nie wiem, więc ludzie mi pisali właśnie, że wiesz, za jeden l 4 dzień L4 w, na kwartał mogą stracić całą premię. Na przykład, nie więc jakby ludzie przychodzą chorzy do pracy. Mówiliśmy, że policjanci mają coś takiego, nie? Tak, W pol naszym odcinku. Policjanci mają tak, jak ktoś tam mi opowiadał, że w jakichś spółkach Skarbu Państwa tak jest, ale to jest po prostu wiesz, że to jest praktyka powszechna. I to też jest ciekawe, bo to się wiąże z kolei z inną rzeczą, która została uwalona przez rząd, czyli żeby podstawowa pensja na etacie zawsze była minimalna, bo dzisiaj jest tak, że ludzie dostają poniżej minimalnej na umowie, tak i dorównują im tymi premiami, tak dalej, więc im większa jest ta premia i ta uznaniowość, no to można by jeszcze z tego pracownika. No ale to jest. A to może tak być, że masz mniejszą minimalną niż minimalną, bo ci się te tak. premia liczą? Tak. Mo, twoje zasadnicze wynagrodzenie, jakby łączą do nich te wszystkie rzeczy, te dodatki, i tak dalej. Więc, okay. jakby, więc de facto minimalna no, nie jest do końca minimalna. Nie? To jest, no no to nie... tak, to ja tak w ogóle nie wiedziałam, bo to, jest, to rzeczywiście też zmienia sytuację, bo to stawia wielu ludzi w takiej sytuacji, że oni muszą wykonywać te różne rzeczy, tak. żeby jednak dobić do tej minimalnej, tak? Na przykład nie chorować. Nie? Przykład. Albo chorować i nie chodzić na L4 i wtedy przychodzić do pracy chorym i zarażać tak. innych. To jest w ogóle... Tak. Ja informacja. myślę, że w ogóle mnóstwo ludzi umarło tak na COVID w Polsce, nie? W sensie, bo przychodzili do pracy, bo się bali, że stracą premię. Więc miała być to zmiana jakaś tutaj zrobiona, oczywiście to też umgrzęzło, ale oczywiście te, te, te L4 i podejście Polaków do tego jest dziwne. Znaczy Polaków. No jest brak zaufania, tak? No więc do, i, i do pracowników, i do pracodawcy i na przykład, nie wiem, też na zachodzie jest często tak, że jak bierzesz jeden dzień czy dwa dni wolnego chorobowego, to nie Musisz iść do lekarza, nie? no bo to też jest poronione, że jakby ja jestem chory, żeby dostać zwolnienie na dwa czy trzy dni przeziębienia, to muszę iść do tego miejsca, jeszcze się bardziej rozchorować, zarazić ludzi w kolejce i wiesz, jakby. No i też często to jest w ogóle niedostępne, tak? Ja bardzo no często tak. chodzę sobie do lekarza do przychodni na NFZ, ale dlatego, że mogę sobie na to pozwolić, że sobie rano poczekam tam i pójdę na przykład na 8.39, coś tam coś tam i wtedy dopiero dostanę. Możesz zapisy telefoniczne, czy kto pierwszy? No, mam takie, że rano mogę zadzwonić. Nie? I... Często jest tak, że dzwonisz rano już i nie mam jest no, że ostatnia moja dziewczyna właśnie dzwoniła, wiesz, miała właśnie Taką sytuację, że była chora, ja, a ja, ją zarazię, e, I wiesz, i po prostu nie, i, i lekarz powiedział, no najbliższy wolny termin, tam o 8.32 zadzwoniłaś, wiesz, po kolejce to jest za trzy dni. Nie? No i co masz? Ty nie, ale chodzi, to właśnie o że... to chodzi, że dlatego ja powiedziałam, że ja mam taką uprzywilejowaną sytuację, że jak oni mi powiedzą, że ja mogę być o 8, dosłownie o 8 8.30, no to ja mam blisko tą przychodnię, więc mogę być na tą 8.30, bo to okay. często tak bywa, że oni mówią, no to tam za pół godziny, tak? No to okej, okay, no wtedy ja jestem za pół godziny. No nie, tak? ale właśnie każdy powinien mieć, moim zdaniem, tak jak jest na zachodzie, w wielu miejscach właśnie, że masz, nie wiem, masz, te pa parę dni wolne, Chorobowego, który po prostu zgłaszasz. No ale to wtedy uderza w wielki biznes yy, tych, tych takich e e teleporad. No tak. Bo tutaj jest, najczęściej, moim zdaniem, taki scenariusz, który najczęściej się realizuje, jest taki, że ktoś się źle czuje. Oczywiście do przychodni się właśnie nie może dostać, bo te terminy są bardzo krótkie, albo w ogóle wcale ich nie ma, więc wydaje te 70 czy 100 zł tysięcy. 70. Tak, no. To jest coś takiego, nie? Że tak na taką, te, taką teleporadę, żeby tylko po to, żeby tak. dostać zwolnienie na następne tam 2-3 dni. I tak? 80% pensji jeszcze potem dostaje, więc po prostu wiesz, jak zapłacić 200 wypływów lekarzowi, no to jakby wielu osobom się po prostu to w żaden sposób nie kalkuluje. Tak. Lepiej pójść do pracy, pozarażać ludzi i pracować na półgwiska. No to jest element tego braku zaufania, tego fullwarku, który mamy i. No i cóż, no, ale tak, nie chcieliśmy o tym gadać. Zaczęliśmy, chcemy gadać o, o innym człowieku, który jest y, bardzo. również bardzo o, elementem z... tego systemu <grym> jest bardzo bardzo widoczny, czyli mowa o Jacku Sutryku. O Boże. Y, Jacek Sutryk już ja żeby mu materiał. No ja nie wiem, czy ty, co ty uważasz o Jacku Sutryku, ale dla mnie to po prostu był taki zawsze narcystyczny Hamidło, tak bym go nazwał. Przepraszam, mam nadzieję, że nikogo nie obrażam, ale to jest taki. kogoś <grym> to, <że mówią> <grym> tak. to, że jego obrażam, to jakby. Ty tak uważasz, to jest twoja opinia. To jest moja opinia. czy on jest może taki, ale nie wiadomo. Ja myślę, że on po prostu. Znaczy, że Zresztą będziemy czytać to, ale po prostu on robi tak złe wrażenie, że ja naprawdę nie wiem, jak on jest możliwe, że... Bo jakby Rafał Czaskowski, o którym będziemy dzisiaj mówić, no on przynajmniej jest takim miłym, słodziutkim, pryerdzącym, nie? Idealnym zięciem. A Sutryk? Nie, Sutryk nie jest idealnym zięciem. Nie nie... jest takim trochę półdresiarzem, nie? Takim, nie jest totalnym, takim trochę... wiesz, y ale takim niefajnym dresiarzem. A, bo, bo się, dresiarze. Dokładnie. Pozdrawiamy fajnych dresiarzy. Cho, Jacek Sutryk jest um, prezydentem Wrocławia, drugą kadencję. No i wybuchła po jakiś czas temu jeszcze zarządów Prawa i Sprawiedliwości afera Kolegium Humanum. Przezwana oczywiście przez liberałów Kolegium Tumanum, całkiem zabawne. E, no i były rektor tego Kolegium Humanum usłyszał 75 zarzutów, e, za co mu 15 lat więzienia i m.in. usłyszał zarzuty kierowania grupą przestępczą, fałszowania dyplomów na masową skalę jeszcze dorzucili mu tam molestowanie seksualne i. E, mobowanie, Co jakby y, też oczywiście poszło tutaj w parze. Aj, kto jest jego prawnikiem, adwokatem? Dibuła? Nie, nie, blisko. E, Kalisz. E, Rysiek Kalisz, czyli człowiek, który jest z kolei szefem, chyba, czy jakimś ważnym człowiekiem w państwowej komisji wyborczej. Więc po prostu ludzie, którzy łączą funkcje publiczne, tak jak Dibua i prywatne praktyki, kosmos i moim zdaniem kto to Jeszcze Giertych. Interesów. No, Giertych też kogoś broni? Nie, nie wiem. Może, może... Giertych broni mnóstwo gwiazd. No, no zawsze tak jest, że jak jesteś prawną osobą, to wybierasz między tytułami. No tak, i... jestem, miałem, tak. No w każdym razie y, 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 chodziło o to, że Prawo i Sprawiedliwość zmieniło zasady takie, że żeby zasiadać w radach nadzorczych spółek trzeba, można było kiedyś zdać egzamin, trzeba było kiedyś zdać egzamin, a, a teraz oni wprowadzili jakby taką furtkę, czy lukę, czy, że, że dyplom MBA, że te MBA y były po to, żeby właśnie móc zostać członkiem Rady Nadzorczej bez egzaminu i bez tam odpowiednich papierów i że to był jakby do, no dodatkowy jakby możliwość zasiadania w tych Radach Nadzorczych. Jeśli, no w sumie, jak pomyślisz sobie o tym z perspektywy, no to w sumie sensownie, tak? No papier taki jakiejś wyższej uczelni, która powinna być jakaś certyfikowana i tak dalej, no, że bar... potrafisz zarządzać tak. generalnie czymś, tak? No tak, ale jak wiemy w Polsce nawet uniwersytety zamieniają się w grupy przestępcze i tak było między innymi właśnie w tym kolegium Humanum, które wydawało masowo te MBA za tam wie, wiecie, no, wiele uczelni wyższych w Polsce funkcjonuje w ten sposób, no między innymi ta, ta migracja tak wielka, która przybyła do Polski, no oni przybyli na wizach studenckich, no to było też fikcyjne, nie? Jakby tego nikt nie kontrolował, tam były kierunki, gdzie 70-80% studentów było za graniczy, tak? Więc jakby te uczelnie wyższe w Polsce nie mają za dobrej opinii, szczególnie te prywatne. No a w przypadku Pawła C no, on przydobrzył ewidentnie, aresztowali go i zaczął obciążać, jak rozumiem, właśnie między innymi Jacka Sutryka, którego zatrzymano parę dni temu i postawiono mu zarzuty wręczenia łapówki dla właśnie pawła C tego rektora. No i posługiwania się sfałszowanym e, czy fikcyjnym Czyli dokumentem. zarzut dotyczy tego, że on e, dał łapówkę po to, żeby dostać ten dyplom. Tak. A po co mu był ten dyplom? Po to mu był dyplom, no, żeby zasiadać w tych radach nadzorczych. A, czyli... okej. Okay. Ale nie we Wrocławiu, czy gdzieś tam? No nie, bo, e, bo e, to też była e, taka zmiana, że, oni nie że prezydenci nie mogli zasiadać w radach nadzorczych spółek swoich e, miast i musieli podróżować po całej Polsce. To jest absurd. Dlaczego oni mieli zakazu zasiadania w spółkach w ogóle e, samorządowych? No bardzo dobre pytanie. No, ja nie wiem czemu, ja nie wiem, dlaczego to jest prawo człowieka, że prezydent dużego miasta, który zarabia 3 czy 4 średnie krajowe, jeszcze musi zarabiać, dorabiać na boku. I w ogóle też jakby nie jest obowiązkiem bycie prezydentem miasta, więc nie. jeżeli dla kogoś to jest za słaby hajs, czy tam ma aspiracje na to, żeby, nie wiem, pracować w spółkach, no to. No nie, nie, nie. No i wiesz, i on, pamiętasz, była ta afera, co nagłaśniali właśnie aktywiści z Wrocławia, Erasmus, yy, miejski Erasmus, to się tak nazywało, i on jeździł do innych miast, i ci władarze z innych miast jeździli do Wrocławia, i oni się wymieniali ogólnie stołkami, nie? No, i on zarobił, prokuratura mu zarzuciła, że właśnie posługując się tym kupionym za łapówkę, za łapówkę dyplomem, zarobił prawie 300 tysięcy złotych tam w dość krótkim czasie. I, I z ustaleń prokuratury wynika, że tą łapówkę temu rektorowi wypłacono na podstawie fikcyjnej umowy doradztwa dla Wrocławskiego Parku Technologicznego. Mamy dowody. Mówi informator Gazety Wyborczej, czyli pewnie ktoś z prokuratury, mamy dowody na uzgodnienia z byłym rektorem, że w zamian za dyplom będzie fikcyjnie doradzał we Wrocławskim Parku Technologicznym. Taką propozycję złożył prezydent Sutryk i ten drugi zatrzymany z nim chodzi o członka Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Wrocław Mariana D. Stąd zarzut korupcji. Czyli rozumiesz, znaczy on tak, tak. zatrudnił go tam na fikcyjnej tej, a on mu dał za to ten dyplom. No, a... Miał fikcyjnie doradzać, ale nie fikcyjnie zupełnie pobierać pieniądze za to. No, za, 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 no tak, tak, tak. Bo tam chyba poszło chyba tam było 75 tysięcy złotych zarobił. I sobie tak pomyślałem, że to jest standard. Zatrudnienie na fikcyjnych stanowiskach w zamian za usługi różnego rodzaju w samorządzie to jest standard. Nie w sensie. Jak usłyszałem te zarzuty dla sutyryka ucieszyłem się oczywiście, ale no, chyba co drugiego warsza warszawskiego to by nie też, ale co drugiego samorządowca chyba w Polsce musieliby zatrzymać po prostu za to, bo to jest po prostu. A, przy a przynajmniej co trzeciego. Tak? No, nie no, no Tak, tak. Y więc y kosmos, nie? Czyli poczekaj, czyli to było tak, że oni, to też dotyczy innych jakichś prezydentów miast? Na razie nic na ten temat nie wiadomo, okay. ale faktycznie bardzo, bardzo wielu samorządowców skorzystało z tego kolegium humanum. I, I zasiadało też w spółkach rozumiem różnych w całym w kraju. Innych, w innych miastach niż tak. byli samorządowcami. Tak. To teraz w takim razie puścimy wam fragment z innym prezydentem miasta, nie z Wrocławia, tylko z Sopotu, z prezydentem Karnowskim, który właśnie opowiada o, o tej sprawie, dlaczego tak się stało. Panie prezydencie i panie ministrze, bo ten mechanizm, w który, w który Sutryk był zaangażowany, to był mechanizm taki, że ma się dyplom MBA, zasiada się w Radzie Nadzorczej, z tym, że nie w Radzie Nadzorczej miasta, w którym się jest prezydentem, tego także, jakiejś spółki miejskiej, ale w Radzie Nadzorczej spółki zupełnie innego miasta. Sutryk zasiadał w Radach Nadzorczych spółek w Tychach i Gliwicach, ale to w ogóle była jakaś spółdzielnia prezydentów. Częstochowy, Wrocławia, Zabrze, Będzina i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli jednak jest ich więcej, tak? Co no tak, jak wypaść te raz, tak. bo to oni się wymieniali stołkami, ci, 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 stołek za stołek. Smutne rzeczy, że, smutne, że w Tychach takie rzeczy... A czy tych... Lewicowa czystychowa, Którzy się krzyżowo zatrudniali w radach nadzorczych różnych spółek. Co to był za mechanizm? No niestety, to był mechanizm stworzony przez Prawo i Sprawiedliwość zupełnie chory, bo gdy prezydent Sutrych zasiadał w Radzie Nadzorczej swojej strategicznej spółki, gdzie to jest także odpowiedzialność karna za zasiadanie w takiej Radzie Nadzorczej, to rozumiem. Natomiast stworzono mechanizm, gdzie wykluczono możliwość zasiadania prezydenta we własnej spółce, tylko wypychano go gdzieś innym. Poczekaj, czy... So, czyli jego w ogóle z tej całej sytuacji najbardziej bulwersuje to, że on nie mógł jeszcze gdzieś zasiadać. U siebie nie mógł za zrobić. No, on musiał wyjechać. Koszmar. koszmar. Wypchnięto, to wprowadził PiS takie rzeczy. No nie i zmusił no. ich wszystkich do tych, do tych strasznych korupcyjnych działań. No. No, no, oni, nie, oni, jak widzisz polityk, jak widzi parę złotych, to on przecież to wiadomo, że. Się, to jak wiesz, to jak kobieta sama się prosiła o No, jakby dasz po politykowi jakąś spółkę, to wiadomo, że ją zgłosić. Nie? No jakby, a to jest oczywiste. No, biedny, sutryk, no. on się nie mógł powstrzymać przed zarabianiem e, dziesiątek tysięcy o tak, na boku. A pismo jeszcze nie pozwolił w jego własnym tak, mieście. No, musiał gdzieś jeździć, nie. pewnie musiał kilometrówkę wypełniać, kurcze i to wszystko. Nie, no wiesz, to są stracone godziny, jeszcze w trokcie, wiesz. Zamiast poświęcać się na. E, e, promowanie siebie w social media. Dokładnie, mediach. zaraz będziemy to pokazywać, jak on się promuje. Ale no, nie, nie trzeba było zasiadać w radach nadzorczych z innych spółek, To Prawo i Sprawiedliwość nie stworzyło mechanizmu, który nakazywał zasiadanie w innych radach nadzorczych. Nie, nakazywał, nie stworzył. no Pan rację, nie stworzył. No, to po, co, to po co Sutrykowi były te rady nadzorcze? W pewnym momencie te pensje prezydentów były dość niskie. O Boże, jedyny... O, nie, zaraz, no, to, no to, ale czy ktoś ma każdy, tego czy, są to się... samorządowe. 25 lat temu i on po prostu jest uwięziony od tamtej pory nie, na, te, nie na oni, tym miejscu? Jakby, naprawdę jak Naprawdę, oni traktują. Znaczy, przepraszam, oni zarabiali. Teraz zarabiają ponad 20, ja już nie powiem do końca, ale to są naprawdę nic. Mieszkamy w Polsce. Mediana zarobków w Polsce to 4700 zł. I połowa Polaków zarabia 4700 na rękę albo mniej. Oni zarabiali kilkanaście koła jak wcześniej, tak? Teraz zarabiają po 20 parę. No jakby o co chodzi, no po to, żeby dorobić. Nie, wie pan, no, ale wprost. to jest także odpowiedzialność, to jest także nauka, bo jeżeli zasiadam w spółce, jeżeli prezydent miasta zasiada w spółce, która rzeczywiście jest spółką komunalną innego miasta, to także uczy się w pewnym momencie tych rzeczy. Ale wie pan, że tu chodziło o naukę, a nie o pieniądze? Wie pan, chodziło i o naukę, i pieniądze. No, nie, no na pewno chodziło o naukę. Na bank chodziło o naukę. To chodziło tylko o to, żeby on poszerzył swoje horyzonty. Ale zobacz, ty... I dlatego nie chciał się uczyć na MBA-u, bo to już nam go nie interesowała. Nie, ale ale, ale z, praca on, on się musiał nauczyć za te kilkaset tysięcy złotych. Nie, nie, nie mogę no, no, że że, że jakby to jest takie stypendium, po prostu taki full wypad. Nie ma takich stypendiów tego, to jest. Wiesz, jakby... To jest stypendium samorządowe. Ten tylko dla prezydentów. Karnowski jest tak bezczelny. Nie? To jest, jest, on jest tam posłem czy senatorem z platformą był kiedyś prezydentem Sopotu. Nie? Jakby on, Jak można coś takiego mówić? nie, w sensie, To jest nieprawdopodobne po prostu, no, że, że on się uczył. To tylko chodziło wszystko o edukację, bo tak. najbardziej tak. lubią edukację. Tak. Edukacja. Yy, więc yy, czy to doprowadzi do końca Sutryka? Raczej nie, bo... A szkoda. Yy, Sutryk ma w ogóle poparcie lewicy i Platformy Obywatelskiej. Yy, tutaj jest yy, śmieszny fragment zapytano Sikorskiego. <ścoughs> czy Bo yy, Sutryk poparł yy, oczywiście Czaskowskiego, bo jest ruchem takiego... Li jest. jest taki ruch, coś tam tak dla samorządu, coś takiego, tak? I on jest częścią... Lidelem tego ruchu. ten Sutryk i, A, i poparli... I, tak, i w w chyba też tam. Tak, wszyscy tam są. Wszystkie, cały uśmiechnięte. ten. Znaczy w ogóle Sutryk jest jednym z ostatnich prezydentów z dużych miast, który nie był, nie był członkiem Platformy Obywatelskiej. To też jest ciekawe, nie? No, że że no, przerywaliśmy to ostatnio we, w Krakowie, tak? Gdzie, 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 gdzie kolejne, kolejne duże miasta padają łupem Platformy Obywatelskiej. No ale wcale nie był lepszy akurat, nie? W sensie niż Platforma. No nie, nie, nie. No. Później został zatrzymany przez CBA. Czy pan również będzie zabiegać o poparcie pana prezydenta Wrocławia? Nigdy nie zabiegałem, nie znam człowieka, więc nie wchodzi to w grę. Jaska Suterga pan nie zna, tak? Nie. nie. Nie zna, nie zna, nic nie słyszał. Pierwsza nie, widzę. bo on dopiero jest w Polsce dwóch dni. Tak, on jest tak, on dopiero, on się uczy polskiego dopiero. On, on, on musi, on Jesteśmy musi... blisko tego obcego paszportu. On prze, przeszedł, dopiero przeszedł z angielskiego na na, na polskie i to i, i, nie wie jak się wysłowić. Ale naprawdę y, 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 Sudryk jest nie, niepojętym, y, niepojętym po prostu. Y, y, on bardzo słabo w ogóle wypadł w, w, w wyborach, bo on tam ledwo. Y, Ale wygrał, mimo no, to. No wygrał, bo dostał poparcie oczywiście całego tego układu lokalnego. To jest, on jest po prostu przezabawny. No, o, to jest jagodno, tak? Co jagodno? No, jagodno jestem. Wrocławiu. No jest, no tak, jest Jagodno. Współczujemy mieszkańcom Jagodna, którzy obiecywano m.in. im tramwaj, oczywiście nie, nie wybudował. I tu jest sukces... Nie był, był zajęty tym nauką współkę. Tak, musiał się nauczyć najpierw, jak budować tramwaj. <laughs> e, ale tutaj jest bardzo zabawny fragment o tym, jak była powódź i y, 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 on jest takim narcyzem niesamowitym i to dobrze ten fragment ci pokazuje to. Ten y, wał właśnie, który jest za mną, może ja nie jestem tutaj najważniejszy, e, tutaj oni też nie są aż tak ważni. W ogóle, to jest najważniejszy ten wał i oczywiście by... Bez... To się nazywa dosłownie parcie na szkło, nie? Znaczy, no, jest naprawdę y, niesamowity ten sudryk. Ym, y, kiedyś obrażał jakiegoś niepełnosprawnego, prawda? Tak, tak właśnie on, y, on proponował m.in., Eee, yy, on między innymi yy, obrażał niepełnosprawnego w drodze na kampus Polska Przyszłości, gdzie wspierał Rafała Czeskowskiego. I jechał swoim kierowcą, bo to było przezabawne, bo wrzucił jakieś zdjęcie tam i tam jest jej kierowca, go tam wiezie, on to mogło na jakiś filmik, nie? I ktoś tam yy, komentował. Pewnie na kampus do, do, do Kortowa, to rozumiem, że to jest chyba tam w wol, gdzieś. A ja, panie prezydencie, Wrocław, dalej nieumyty, umyty 22 dzień przez opiekuna z mopsu. Jak długo jeszcze, panie prezydencie? I proszę, nie szaleć na drodze prezydent Wrocławia, to proponuje pan jej, że mniej internetu, a więcej mycia. Straszne, to, to straszne. No, jest naprawdę niesamowitym gościem. No. Jest też podobało mi się gdzieś. Ipek, zaorany niepełnosprawny. Tak, zaorany. O, najlepiej jest też, że on był wcześniej szefem w ogóle opieki społecznej we Wrocławiu, ten Sutry. Jakaś... On też się uczył, tego się właśnie się tam nauczył. Tak, Julka... Boże, no to jest naprawdę człowiek, naprawdę, który się ciągle rozwija, ciągle ciągle się uczy. Tak, jak prezydent też się uczy, uczy tak, uczyć. nieustająco. Tak, nieustająco. Julka mu coś tam napisała, że zarzucił mu jakiś nepotyzm i odpisał prezydent Wrocławia. Ty, Jula Matula. Jak nabierzesz odwagi, wyjść z internetu i pod fajka, to zapraszam do ratusza. Wtedy razem z moim bratem z tobą potańczymy. A dlaczego? Bo nie znoszę głupich, tchórzliwych kłamców. Więc zapraszam i czekam na jakiś akt odwagi. Siebie pozwalam ruszać, ale rodziny nie wybaczę, więc czekam. <laughs> Tymacz, to jest ten z pod... A, że bratowa jego, tak? Nie no, po prostu, wiesz, niesamowity gość. Dobra, chyba, nie wiem, czy chcecie obejrzeć zdjęcie, jak rzucał zdjęcie swojego no półnogi zdjęcia z y, tego sauny. Ja chcę. Tak? Chcesz zobaczyć? Mhm. Ale tam jest, ostrzegam, bo tam jest... <laughs> Czy mogę czegoś nie widzieć tam, tam jest, proszę, e, tam jest e, no Szyderz pochwalił się swoim, <laughs> swoim f, swoją fizjonomią. Dobrze, no. No już nie puścimy tego, ale ja jestem ciekawa, naprawdę. A nie, no to widziałam chyba to zdjęcie. Tak? Widziałeś? Widziałeś to? Ale <laughs> widzisz, ja to tak bardzo nie zwróciłam uwagi, przyznam szczerze. No jak to, to było, to funkcjonowało w jako kopyto jacka, no. No po prostu, no ja nie wiem, no wrzuca takie zdjęcia, tutaj wrzuca jakieś zdjęcia z sauny, no jakby. No naprawdę nie wiem, no jest człowiekiem naprawdę przedziwnym dla mnie. Ale oczywiście tutaj żart, żartujemy sobie troszeczkę z niego. Ale, ale sprawa jest poważna, ale... no bo to są wszystko nasze pieniądze, które tak. idą na to, żeby mogli się mógł I, tak i to nie, to nie jest afera z Sutrykiem, tak? Bo on wcześniej tak, jak przypomina Marcin Tosz, to jest taki dziennikarz lokalny z Wrocławia, że kupił po okazyjnej cenie wielki dom z basenem. Basen to przesada. No to jest jakaś taka bardziej sadzawka niż bazen, czy jakiś ten mały, no, mały Oczko basen. oczkowodny Od właściciela klubu sportowego, który gmina dotuje milionami. Hmm, przypadek. I tu jakby... Rady programowe, Rady Nadzorcze jako maszynka zarabiania pieniędzy dla kompi. On robi na przykład Radę Programową Aquaparku, gdzie testowali, <noise> gdzie testowali sałatki, nie? <noise> czy dobre sałatki tak. pytają w aquaparku? To tak, tak, tak. E, no więc. No ale to jest ważne, bo to jest, wiesz, chodzi o zdrowie. Tak, no więc jakby tych zarzutów wobec niego jest znacznie więcej. No zobaczymy, czy poleci. No ale sutryk jest na pewno symbolem tej patologii samorządowej. No i że taki facet... Ale to dla mnie też swoją drogą właśnie niesamowite, że my jesteśmy w takim momencie jakby polskiej polityki, że tego typu sytuacja nie jest dla nas oczywista, że on poleci. No nie czy ma, my się zastanawiamy, no jak? czy może on poleci po sytuacji, w której jest jasne, że on dokonywał rzeczy, które, które, które po prostu okradają nas, tak? No, Ale jak ma polecić? Znaczy, musiał być referendum, albo musiałaby go Rada Miasta odwołać. No to wiesz, no to nie, nie, nie będzie referendum. A tam jest większość platformy, czy właśnie jakiegoś, jakaś, jakaś. Tam jest koalicja z Platformą Lewicą i Trzecią Drogą. Mm, więc, więc on na pewno nie poleci. No, więc A to jest jego druga kadencja, już więcej nie startować nie będzie. No, więc Zastąpił go pewnie jakimś miłym platformersem, który już nie będzie wywołał tyle kontrowersji. No, żeby się nie zdziwić. Co Jacek. No już, wiesz, no, no Jacek Sutryk naprawdę jest dla mnie dla mnie przykładem dość, dość, dość porąbanym, no ale też, też smutny stan polskich uniwersytetów, tak, no że jakby, że ja to też, wiesz, no to nie jest żadna tajemnica, tak, no że, że te uniwersytety w Polsce, nie tylko prywatne, no po prostu są, no to jest ciężko, tak, no nie wiem, no moja ulubiona rzecz to jest dopisywanie się profesorów do e, publikacji naukowych, z którymi nie mieli nic wspólnego, e, to jest tworzenie takich spółdzielni właśnie, wiesz, tutaj e, ja ci, ty, ja Ci pozwolę coś wydrukować, ale ty musisz mnie jedna współautora dać, żebym ja miał punkty. Albo ja ci dam grant, ja ci załatwię grant z tam, ale musisz mnie zatrudnić jako szef tego grantu i mi wypłacać pieniądze. Nie? To jest standard. Może ty... my powinniśmy jednak zrobić jeden segment odcinka o tej akademii. Ja mało o tym wiem, szczerze mówiąc, i podejrzewam, że inne osoby, które nas oglądają, też mało o tym wiedzą. Bo to jak jesteś gdzieś w tym świecie akademickim, to jesteś świat Po prostu ten świat akademicki wygląda głównie tak samo jak cała Polska. No jest tak samo skorumpowany, taki sam folwark, wiesz, mobbing, molestowanie seksualne to też nie jest, myślę umowy śmieciowych tam, wiesz. A przepraszam, a przypominasz przy, na, historia naszego e, e, przyjaciela z Krakowa, który też był e, wiesz, już nie może bez nazwisk, będę podawać, tak? ale był mobowany za to, że e, był po prostu naszym znajomym. A, no tak, no. jego, nie, no, nie tylko mobowany, tylko jego chyba tam wręcz chcieli, przesunęli skądś, nie? Że no jakby tak, przesunęli no, to... z jakiegoś jednego tak. miejsca do drugiego, tak, dali mu jak, tak. no, jakieś no, gorsze... No, w prezydencie Jagiellońskim, nie? Więc jakby to są prywatne formy. Ale pozdrawiamy cię swoją drogą. Wiesz o kogo chodzi? Wdroży eee, prywatne folwarki i, 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 i ta korupcja w, na uniwersytetach po prostu jest olbrzymia, tak? I właśnie ona ma taki... Na, no, ja nie wiem, znaczy, no, właśnie, że ja ci tutaj załatwię coś, ja cię tego, no i potem się dziwimy, że ta, po, ta nauka wygląda, jak wygląda. Przecież oczywiście nauk, nakłady naukę są bardzo niskie, ale no, y, ta klika rektorsko-profesorska no, jest naprawdę silna i, i, i oni żyją jak pączki w maśle, zarabiają ogromne pieniądze, a większość, nauk, nauk, wiesz, akademików zarabia jakieś grosze. Nie? więc jakby klasyk z Polski, tak, totalny klasyk. W środę, czyli kiedy nakrywamy ten odcinek, ruchy miejskie powiedziały stop lek sutryk i y, to była wspólna konferencja. Miasto jest nasze, akcji Miasto z Wrocławia i akcji ratunkowej dla Krakowa z Krakowa. Miasto jest nasze, co oczywiście z Warszawy. No i my tutaj chcieliśmy też również wesprzeć te, te działania. Przede wszystkim chodzi tutaj o to, żeby wystąpić przeciwko zniesieniu dwukadencyjności, która teraz jest, tak? Tak. Bo, jak wiecie, była wielka batalia w pewnym momencie, zresztą bardzo słuszna, na temat tego, że wielu prezydentów miast, tak jak na przykład Jacek Majchowski, byli prezydentami przez 25 lat. No i żeby nie dopuścić do takiej sytuacji, w której władza, mówmy się, sprawowana bardzo długo, jednak jest w stanie prawie zdeprawować każdego, nawet jeżeli jest bardzo, bardzo uczciwy, to często się zresztą... nie zdarza. Tak, ale więc żeby zapobiec za, też takiej sytuacji, że ktoś się, że tak powiem, właśnie tak zabetonuje na stanowisku e, prezydenta miasta, wprowadzono e, właśnie tą dwukadencyjność. To było super dużym, e, super dużym e, osiągnięciem i no, taki, takim dobrym krokiem w stronę uzdrowienia samorządów. I no się... i co się stało bardzo szybko? No teraz właśnie te, te stowarzyszenie Sutryka i tych samorządowców uśmiechniętych, no chcę zniesienia tej dwukadencyjności, bo ona jeszcze tak naprawdę nie weszła w życie, bo ona dotyczy tylko tych samorządowców, którzy będą kończyć teraz kadencję. Tak, czyli tak jakby Rafał Trzaskowski nie mógłby zostać teraz znowu prezydentem Warszawy, kadencję. tak? Tak, czy Sutryk właśnie nie mógłby tego, no i oni... oni, uważali. I oni się zorientowali, że a nie no przecież, nie, no strasznie bo... za tą sobą płacę, muszą dalej pracować. Tak, więc... No więc... Absolutnie to nie, to nie jest jedyne, że tak powiem, narzędzie, żeby te, te samorządy jakoś, że tak powiem, no, od, oligarchizować, tak? bo one są totalnie zoligarchizowane, I to oczywiście jest jeden, tylko jakiś tam wiesz, wymiar tego wszystkiego. Przedłużono jeszcze im kadencje. Te pięć lat kadencji samorządu jest porąbana. Znaczy to, że oni mają tak długiej kadencji jest naprawdę demoralizujące strasznie. Zresztą sami samorządowcy to mówią, że to po prostu, że im się po prostu już nie chce Ale 10 lat za mało. Dzień lat to, to jest, jest za mało, bo to jest prawo człowieka, tak jak prawem człowieka jest to, żeby po prostu prezydenci zarabiali kupę siana na fikcyjnych radach nadzorczych, tak? Prawem człowieka też jest bycie dożywotnim prezydentem, czy, czy, czy wójtem, czy, czy tym. Więc my oczywiście też jesteśmy przeciwko likwidacji tych dwukadencyjności. No i też tutaj jest też wątek tych samorządowych pism. I Wrocław wydaje własne pismo, i Gdańsk, i, i oczywiście Kraków. A dlaczego tak? to jest złe? No bo niszczą po prostu lokalne lokalną prasę, tak? No bo są konkurencją nieuczciwą dla nich. Nie, nie Mają dużo dofinansowania. dofinansowania. Być, poczytajcie sobie, jak to wyglądało w Krakowie. Tak? W Krakowie nawet dwie telewizje, w pewnym momencie na szczęście chyba jedna z nich już została ostatecznie zamknięta, ale w pewnym momencie dwie telewizje, tak? które po prostu obłaskawiały prezydenta, tak, yy, robiły to, wyglądało, ale kosztowały miliony. Nie? No tak, tak. I a we w Łodzi na przykład ta, ta gadzinówka, którą wydaje samorząd łódzki, no to jest po prostu, wygląda jak, wiesz, to jest mega profesjonalnie złożone, Tylko wydaj, wydają na to miliony złotych, w ogóle to biblioteka Wydaje. To też sprawia, że też mnóstwo ludzi ma przy tym zatrudnienie. To jest jasne, że chcą no, przy tym tak. mieć zatrudnienie. To jest jasne, że w związku z tym będą Rewolniczą, głosować z, na to. Gotowe są... drzwi, więc tak. dziennikarze liczą na to, że potem zostaną zatrudnieni w, w, mie w mieście. nie? Więc jakby to jest ten postulat. No i oczywiście postulat jest taki, żeby zakazać jednak radnym i, 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 i prezydentom i wszystkim w ogóle politykom samorządowym zasiadania w tych spółkach nadzorczych. To powinno być naprawdę oczywiste. To jest naprawdę oczywiste. Tak. Jakieś bardzo proste, bardzo Ale no, to jest po, po, porąbane. Nie? Jakby, dlaczego mieliby sami siebie Nie, no, oni kontrolują innych z tych innych miast, no i tak mhm. wszystko się kręci. Tak. No więc absolutnie wspieramy tutaj żeby ten lex sutry, jak to nazwały, Ruchy Miejskie, nie przeszedł. No, wydaje mi się, że samorządy wymagają oczywiście totalnej przeorganizowania ogromnego, ale tak jak już mówiliśmy wielokrotnie, no, samorządy no, nam no nam się średnio udały te samorządy. I mówienie, że to jest takie jedyne, co nam się udało w tej po 89 roku, no niestety, kochani. Samorządy tam też się nie udały. No jakby okej, okay, ja się czasem naprawdę dziwię, że jeszcze śmieci są wywożone i tramwaje czasem jeżdżą tak no po prostu jak patrzysz na tą korupcję gigantyczną na styku właśnie deweloperów, samorządowców, jak po prostu widać Jaki tu jest chaos przestrzenny, jak to wszystko funkcjonuje, jak świnie, o, o, gospodarka odpadami komunalnymi nie działa, nie? mafie śmieciowe. No, wszystkie te patologie które widzimy w centrum, no, w samorządzie są po prostu razy 10. Nie? Więc yy, yy, fajnie, że jeszcze ktoś walczy, komuś się chce, yy, więc tak. Yy, więc Wspieramy. Tak, tak trzeba też dodać, że no, ruchy miejskie w Warszawie i we Wrocławiu są w koalicji rządzącej, więc też no... Nie są, na, no, no są w trudnej sytuacji, ale też uczestniczą i partycypują we władzy tych y, patos samorządów. No ja rozumiem, że to jest trudna sytuacja. No trudna, no, ale... no, no, bo też jeżeli chcesz przeprowadzać jakieś zmiany, no to rozumiem, że tą koalicję trzeba Ty, rozważać. No, my też ją rozważaliśmy. My też ją rozważaliśmy. No pytanie, ocenimy tę sytuację za 3 czy 4 lata, czy faktycznie było no tak. warto. To jest ta słynna dyskusja, czy entryzm się opłaca, czy wchodzić do y, tych, tych, czy próbować wywalić stolik. No y, chłopaki i dziewczyny wybrały entryzm, no zobaczymy, czy, czy to coś da, czy to Entry zmieni ich, czy oni zmienią te samorządy. Tyle. Sikorski czy Trzaskowski? To ja mam podpowiedzieć, na kogo bym głosowała? No, takie ci pytanie zadałem. Hmm. No nie, no ja bym chyba, kurczę, no to jest bardzo trudna sytuacja, ale z Niemożliwe. kilku co najmniej powodów. Myślę, że na pewno nie zagłosowałbym na Trzaskowskiego. A dlaczego byś nie zagłosował na Trzaskowskiego? Bo jest fatalnym prezydentem. Warszawy. No, Warszawy, no ale. Tak. Może będzie świetnym prezydentem Polski, bo w sumie taki Żyrandor, no to jakby myślę, że on się nadałoby tam na języki obce, w żadnym nie ma nic do powiedzenia. No, jakby na, na tyle tych języków. To jest, jest Smoltok w większości taki prezydent. dla może... mnie on rzeczywiście budzi jakieś takie podstawowe, podstawowe negatywne emocje, tak? A, Bardzo. No, nie wiem, tak, no ja bym nie chciał mieć takiego zięcia. No, jakby, wiesz, nie? który z moich synów przednie powiedział, słuchaj, to będzie taki późnięcie, ja to powiedziała no kurczę, bardzo was kocham, ale... Nie, no żartuję oczywiście, nie, bym zaakceptowała, ale. <grym 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 nie, by, nigdy. Nie, no oczywiście ja też bym zaakceptował. Czaskowskiego jako zięcia? No, no, no nie wiem, no nie, myślę, że to nie tak. W znaczy domniemanej, wirtualnej tak, do rzeczywistości. nie to jest, to się dobrze, bo dzieci mają na szczęście bardzo mało lat, więc jest spora szansa. Ja myślę, że ma dużo czasu dla rodziny, rodziny bo on nic nie robi na co dzień, więc chyba ma dużo czasu wolnego, więc może wiesz, może jest, uczy te dzieci tych języków obcych. Nie wiem, no jakby faktycznie prezydent Warszawy jest fatalnym. Nie, no fatalnym. Jest no, fatalnym. Tak. A czy Sikorski jest lepszym prezes, y, ministrem spraw y, zagranicznych? Co do tego no, też mam wątpliwości. Z tego co ja słyszę. To no, jest jakiś taki fatalny chyba, nie? No, nie jest fatalny, ale też, czy on jakkolwiek. Czy ja też nie chcę wyjść jako jakaś osoba, która jest jakąś fanką Sikorskiego, no ale skoro dajesz mi taki wybór, Zofii, no to wybieram po prostu chyba jednak Sikorskiego. Mieliśmy wrócić, wiesz, do tych ważnych spotkań, wiesz o przyszłości Ukrainy i tak dalej. Nigdzie nie jesteśmy zapraszani, jesteśmy tak samo traktowani, nie? Jakby e, Sikorski jeszcze poobrażał Trumpa, nie? Po drodze, nie ciekawe, jak w ogóle trumpa. No, ale dla mnie obrażenie Trumpa nie jest chyba jakąś takim, wiesz, wielkim minusem. Nie? Ale wiesz, jak myślę, że jednak jak człowieka, który jest ministrem spraw zagranicznych, to może powinien jednak powstrzymać trochę swój język, mając nadzieję na to, że będzie prezydentem. Ja nie mam nadziei, dlatego że będę prezydentem, dlatego mówię to, co mówię. A przypomnę też, że on był, tak, on był europosłem, on pracował dla Arabów, zarabiał u Arabów 400 tysięcy złotych, z tego co pamiętam, rocznie. Nie wiadomo, co robił tych Emiratach Arabskich. Więc jakby, no, to jest Czyli ty jednak jesteś Tim Rafał? Nie, ja oddam na pewno nieważne głosy, miałbym głosować na niego jednego albo drugiego. No, ale nie, mówimy. no, bagałam nie wydam razem do drugiej tory, tak jak ja. Sikorskim a. Tobiaszem Boheńskim. Ja, ja myślę, że on jest. Yy, w ogóle Sikorski mi się wydaje, że ma strasznie cienką skórę. Zresztą teraz yy, pokażemy coś, ale zanim pokażemy yy, tego Sikorskiego, to yy, chcę, żebyście zobaczyli yy, reklamę Rafała Czeskowskiego, bo ja mam wrażenie, że te prawy bory właściwie nie wiadomo od po co I są. Reklamat jest I reklamaty są dobre yy, Bo jakby wiadomo po co są, żebym pewnie. Zapełnić, zapełnić czas antenowy, żeby było więcej o lipkach, albo przecież takie mało jest o lipkach. To niczy, niczym innym się nie zajmujemy poza życiem towarzyskim Tłuska i, i, i Kaczyńskiego, a więc tego. I obejrzałem sobie tę reklamówkę i pomyślałem sobie: Boże, to jest czysta postpolityka. Naprawdę, że to jest niesamowite, że można startować po najważniejszy urząd w państwie i nie powiedzieć nic. To było pięć lat temu, a ciągle czujemy, jakby to było przed chwilą. Ta kapitalna energia. Te wszystkie spotkania, ta wspólnota, którą udało nam się zbudować, te wszystkie wspólne zdjęcia w każdym zakątku Polski, te wszechobecne uśmiechy i życzliwość, ta wola walki, którą udało nam się obudzić w całej Polsce, ta moc, a gdyby tak zrobić, to jeszcze raz, tylko jeszcze silniej, jeszcze mocniej i lepiej. Ja jestem gotów, a ty jesteśmy w tym razem. Głosujmy w prawyborach i ruszajmy w Polskę. Co to jest chyba robić? ta słynna merytokracja. Ja nie wiem, co zrobić? Jakby, co mamy zrobić? Jeszcze raz wyzwolić energię Polaków. Ja nie, 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 nie. nie, no bo to jest chodzi o to, że on po prostu startuje dla startowania, wygrywa dla wygrywania. To nie chodzi o żadne zmiany, tylko chodzi o to, żeby on został prezydentem. No no tak, tak. tak, jak chodziło o to, żeby został prezydentem Warszawy, on nie miał żadnego pomysłu na Warszawę, tak? To nie był żaden pomysł, nie miał żadnej wizji Warszawy, którą chciał zrealizować, tak? No to nie tak? chciał, tak? Jakby chciał, to by to zrobił. No nie, no po prostu, wiesz, ja nie wiem, jaki oni mają program, nie wiem zupełnie, czego oni chcą, poza tym, że mają bogaci być bogaci, tak? A Lipki mają się radować, tak? I się uśmiechać mamy wszyscy, tak? Znaczy, on nawet to położył, że mam się... ja nie Dobra, wiemy. ale po co Tusk to zrobił? Po co Tusk teraz napuścił na siebie? Bo w tej całej sytuacji, w dyskusji pomiędzy Sikorskim a Trzaskowskim, to dla mnie tylko jakby naj, najciekawsze i w jakimś sensie najśmieszniejsze jest patrzenie na tych ludzi, na tych platformersów, którzy po prostu teraz nagle skaczą sobie tą gardę, zarzucają sobie, że jedni drudzy są trollami, bo była przecież ta sonda w głosowanie to na Twitterze takie, tak, że tam Tusk rzucił to głosowanie, że kogo wolą, więc teraz oczywiście tam Nomad Mam zarzucała tym, którzy głosowali na Sikorskiego, bo on jest oczywiście Tim Rafał, że to są trole, więc ktoś się tam pisało, że to nie są trole, tylko prawdziwi ludzie i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie to jest ciekawy ruch Tuska, że on doprowadził do takiej jednak destabilizacji w samym tym swoim elektoracie platformerskim. Po co to zrobił? Ja nie wiem, nie wydaje mi się, żeby to dokonało jakichś głębokich podziałów w tym elektoracie platformerskim. Myślę, że no nie jest... wiem, bo to jest jednak taka mocna bardzo walka. Czyli znaczy, ja też nie uważam, że to Mocno? może będzie pęknięcie takie zupełnie, Mocno. ale jednak jest tak, że ci. Ale wiesz, no, partykularnie tak ci pojedynci ludzie jednak są w tym momencie bardzo tacy rozemocjonowani dookoła tego, przynajmniej tak to widać. No bo chyba chodzi o to, żeby miał mandat mocniejszy ale, Sik, y, twór, Trzaskowski, bo to chyba jednak on wygrał y, prawy wybory. Ja nie wiem, czy jest silniejsza, jakby naj, naj, największy przytyk, jaki usłyszałem od Sikorskiego, w stronę Trzaskowskiego, to było to, że no teraz są trudne czasy i czas innego prezydenta, a Trzaskowski to by się nadawał na przewodnika po MSN. -ie. No to jest prawda. No, ja no tak, bo tam nic nie ma, to faktycznie nie może się być świetnym przewodnikiem. No to u... dokładnie, bo nie musisz się dużo nauczyć. Nic się nie może się nauczyć, W sensie może pokazać, że jesteśmy uśmiechnięci w przypustych salach. E, w każdym razie e, tak to wygląda. I właśnie a propos tego, tej postpolityki i tego, że oni nic nie mówią i właściwie nic nie są... to jest Tak, patrzą? bo właśnie, bo ja widziałam taki argument, który trochę to tłumaczył i, po, i w ogóle przedstawiał oczywiście znowu Tuska jako tu wielkiego stratega, który świetnie to wymyślił, że dzięki temu, że jest ta walka, to oni mogą przedstawić swoje... to oni mogą przedstawić swoje programy, mogą przedstawić swoje postulaty i dzięki temu więcej tych postulatów jakby ludzie usłyszą. Ja nie usłyszałam ani nie jednego, wiem. Ja nie wiem, czy oni nim jakiegoś postulatu... Zaraz właśnie. przejdziemy do tego, jak reagują na pytanie bardzo konkretne o program 0%, ale wcześniej tekst bardzo zabawny w Gazecie Hadosław albo Dadi. Kogo... Dadi to Trzaskowski, tak? No chyba tak. Kogo w prawyborach kandydata na prezydenta poprą młodzi działacze koalicji obywatelskiej? Obaj przyciągają. Każdy w sposób. sposób. W oczach elektorów z pokolenia Z Sikorski zwany przez nich Hadosławem jest sigmo. Charyzmatycznym i pewnym <laughs> siebie przywódcą. Trzaskowski zaś jak Dadi. Ciepły, przystojny z uśmiechem, który młodzi działacze chętnie utrwalają na wielu selfie. Ośikowskim, tak jak na grupach w serwisach społecznościowych, mówił: Hadosław. Ta sy to synteza jego imienia i pozytywnego wydźwięku określenia Giga hat, czyli kogoś pewnego siebie charyzmatycznego, godnego naśladowania. No. Dziękujemy, dziadku. Co to wytłumaczenie? Jest sigmą. twardym, nieustępliwym politykiem, ocenia Daniel, działacz młodzieżówki Platformy, e, który pomagał Saki Sikorskiemu. Inny, e, inny niewiele ponad dwudziestoletni Nie jest zmieniony, a co, proszę bardzo? Nie <laughs> pod swoim imieniem tego, no nie, no, tego. Tak, to sobie tego poparcia. Jest sigmą. E, tego nie można mówić <laughs> pod nazwiskiem. E, inny niewiele ponad dwudziestoletni polityk dodaje, na portalach społecznościowych krążą jego pancze wygłaszane na forum ONZ pod adresem Putina czy Medielewiewa, są bardzo zręczne stały się wiralami. Czyli tutaj znowu po prostu. To nic, o nic tu nie chodzi, nie? W sensie... No tak, no tutaj w zasadzie jeszcze chyba brakuje tego, żeby zrobić taką sondę, że który z nich jest przystojniejszy. A było, bo było, że... Jest było, no widzisz. Coś było, moim o, zdaniem. No, no, Ten to... jest niski, a tamten jest coś tam. To jest niski? No, że Trzaskowski podobno jest niski. No. Dobra, to nie jest takie istotne. Myślę, że bardzo istotne jest, to, bardzo zabawne jest to, jak oni odpowiadają na pytania o... E, o e... Konkrety. O jakieś konkretne sprawy, które zajmują Zajno. dzisiaj młodych ludzi. Na przykład... Kwestie mieszkaniowe. Tak jest. I dostaję takie pytania, bo nie jeżdżą po Polsce, i dostaję takie pytania, więc posłuchajmy Wyczosowskiego. Do Dzień dobry, panie prezydencie. Marcin Bubicz, najmłodszy radny rad miasta Lublin. Żeby zaprosić Dzięki serdeczne. Dzięki za kolejne spotkanie. Rzeczywiście genialnie jest widzieć prezydenta w stolicy w mieście, które stolicą już nie raz było. Właśnie skończyliśmy być europejską stolicą młodzieży. Ja się nie będę, Cergielicz. Dwa konkretne pytania do pana prezydenta. Pierwsza, a młodych właśnie. Jaką ofertę widziałby Pan prezydent dla dwudziestu kilkulatków, którzy właśnie rozpoczynają swoje takie dorosłe życie na poważnie? E, I czy widzi Pan alternatywę lub szansę kontynuacji programu kredytu na start dla młodych? To pierwsze pytanie. A drugie, świetnie, że poruszamy temat bezpieczeństwa i super, że widzimy to przez optykę regionu, w którym się znajdujemy. Nie musimy się przekonywać, że jesteśmy na wschodniej w Francji, to jest oczywiste. Jak w kontekście tego, że wybory wygrał właśnie prezydent Donald Trump, można kształtować naszą politykę wobec naszych sojuszników i sprowadzić jak najwięcej infrastruktury natowskiej właśnie tutaj, na Lubelszczyznę. Nie na zachód, tylko tutaj. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi, ja zacznę od, od, od pierwszego pytania. Słyszał pan o kampusie na pewno, Polska przyszłość. Więc jak moja odpowiedź była zawsze taka, to znaczy mi się nie podobało reagowanie na, na kwestie dotyczące młodzieży, akcyjne, że raz na 5 lat politycy opowiadali, no to zróbmy jakiś program dla młodzieży. Tylko ja prowadzę konsekwentnie dialog z młodym pokoleniem od kilku lat, gdzie spotykamy się na tydzień i rozmawiamy tylko i wyłącznie o tym. Zresztą przygotowanie każdego kampusu trwa długie, długie miesiące. Bardzo wielu z tych młodych ludzi zaangażowanych i w politykę, i w sprawy społeczne właśnie w tej chwili zostało wybranych do samorządu. Mamy swoich, znaczy swoich, no po prostu kampus ma swoich posłów, bo to już przestało być moje przedsięwzięcie. To jest właśnie przedsięwzięcie, które w tej chwili jest zarządzane przez młodych ludzi. Dzięki tym dyskusjom kwestie takie jak psychiatria i psychologia dziecięca w ogóle się pojawiły w polskim dyskursie politycznym. Dzięki temu dużo bardziej poważnie rozmawiamy w ogóle o kwestii mieszkalnictwa i o wielu innych kwestiach. Ja uważam, że w ten sposób trzeba traktować młodych ludzi. Jaka jest odpowiedź, przepraszam, bo ja nie wiem, bo tutaj była reklama kampusu, było powiedziane, że jakby co, to już nie jest jego. Nie wymyślać dla nich w ciągu tygodnia jakieś dwa czy trzy postulaty, tylko po prostu traktować ich poważnie i żeby ta komunikacja była komunikacją w dwie strony. Ja zawsze byłem, miałem to poczucie, że trzeba promować pokolenia, które są młodsze od nas. Po to, żeby później miał nas kto zastąpić. Ja za każdym razem sobie żartuję, słyszeliście te żarty 100 razy, no ale jeżeli ja mając 52 lata mam być młodym politykiem, no to coś jest nie tak. W związku z tym, w związku z tym na, pewno, na pewno wiecie, że leży mi to na sercu. I to zarówno jako ojcu, ja córka ma 20 lat, jest na drugim roku studiów, jako wykładowca akademickiemu. Ja wiem, że młodzi ludzie mają inne potrzeby, inne spojrzenie. I kwestia, o której pan mówił, też kredytów, mieszkalnictwa, to jest coś, o czym, co my robimy w Warszawie, o czym przez cały czas rozmawiamy. Sprawa naprawdę bardzo istotna. Tak strasznie istotna, że niestety nie ma w tej sprawie żadnego zdania, tak? Nie no, to ma na... zdania. Zróbmy laskę deweloperom, bo on robi to na co dzień w Warszawie. Znaczy, my wiemy, po jego... on nie wybudował praktycznie, wa... on praktycznie nie buduje mieszkań komunalnych, opierdziela grunty deweloperom, więc... To jest właśnie czysty postpolityczny neoliberalizm. Mam bo bo on mi powiedział stania tutaj. Nie, on powiedział on o on swojej córce, o swojej osobie, strasznie dużo powiedział o tym, że stworzył ten kampus, jak no, rozmawia, no, jak w ogóle umożliwia innym, że on już nie, nie jest taki młody i że on już nie powinien. No to bardzo uważa, że Startuj, nie, jakby Jezu. No jest totalnym narcyzem też, popy, pop, e, po, niesamowite to jest. Znaczy, że facet zadaje mu bardzo konkretne pytania, tym kredytem 0%, a on przez trzy minuty. Tak. To szybot, nie pojęte to jest, nie? W sensie, yy, no, panie Rafale, my wiemy, że pan na co dzień robi dobrze deweloperom w Warszawie i... Yy, no, niedługo dowie się o tym cała Polska. Dokładnie, niedługo się dowie o tym cała Polska, pewnie już to i tak wie, no bo to jest z defaultu, ale to samo Dobra. pytanie zadano no, również Radosławowi, nie, ja to... Hadosławowi, przepraszam, Sikorskiemu. Zanego z ostrych panczy. Patrycja Rzyczyńska jako młoda kobieta, która jest szczęśliwym posiadaczem drugiego kredytu na mieszkanie, chciałabym się spytać, czy tak jak w zeszłym roku PIS wprowadził bezpieczny kredyt 2%, koalicja obywatelska proponuje kredyt 0%, który spowodował tylko. Znaczy kredyt bezpieczny kredyt 2% spowodował tylko tyle, że zarobili ten lokal i banki. A mieszkania, marzenia o własnym mieszkaniu dla młodych odjechały jeszcze bardziej. Czy będzie wprowadzony kredyt 0%? Czy nie lepiej zostawić rynek nieruchomości, żeby sam się ustabilizował? Albo jakiś inny program? Jeżeli inny, to jaki by to był? Ja się wychowałem na osiedlu leśnym. <grym> Było nas ośmioro. Mieszkaliśmy w jeziorze. I mam Co to była za osiedle? No osiedlu leśnym. W Bydgoszczy. Moi rodzice oboje w przedsiębiorstwach projektowych byli członkami spółdzielni budowlani. I, i, i zbudowali jeszcze z cegiełki zagomułki blok, w którym ja dorastałem. I zresztą tam to było nieźle zaprojektowane osiedle, bo i przychodnia, i centrum handlowe, i szkoła, podstawowa, liceum wszędzie 15 minut. Ale pani nie o tym chce słyszeć. O dzięki. Znaczy, jak nie, już... no, to widzę, że rzeczywiście trafiło na błyskotliwego. Ale, ale w sumie wiesz, jakby to, co on mówi, nie, że jakimś dziwnym trafem pokolenie bumerów, dostało mieszkania w spółdzielce i wszyscy tak, mieszkania w super zaprojektowanych osiedli, ale teraz państwo nie potrafi wybudować mieszkań. Nie, o nie, to my nie umie, ja nie umiem. Znaczy, nie da się tego nie zrobić. Da, nie da się. Nie da się nie, nic, wtedy się dało, tak, teraz się nie da. To deweloper zna numer do generalnego wykonawcy. <noise> Polityk nigdy, nie widział nigdy firmy budowlanej na oczy. No Oni, chyba, tak. że byłaby jakaś rada nadzorcza do przedsięwzięcia, no tak. żeby się działo, to wtedy. Tak, wiedział. Duża się rada nadzorcza, tak? Znaczy jakby. <noise> Znaczy, to jest ciekawe, nie? No, bo on jakby mimochodem przyznaje, że no system PRL działał, a tak nie działał. I, no. I on tam mieszkał. I on tam mieszkał. Super, było. Tak. Um, byłem uchodźcą w Wielkiej Brytanii w latach 80. Nie mogę to no po prostu. S I trzy lata pracowałem w konserwatywnym think tanku w Waszyngtonie. W obydwu miastach widziałem bańkę spekulacyjną na nieruchomościach. I ona jest szkodliwa. Ona powoduje, że nowi, nowym, młodszym ludziom trudno jest wejść na tą drabinę własności nieruchomościowej, i one powodują, że zbyt duża część oszczędności społecznych trafia na rynek nieruchomości, a nie pracuje na rzecz przemysłu, na rzecz gospodarki jako takiej. I ja się zgadzam z burmistrzem mojej gminy, który buduje mieszkania komunalne. Na gminnym gruncie w ten sposób one są o 30% tańsze niż na rynku. No i dobrze, okay. dziękujemy. No. Ciąż nie jest odpowiedź na pytania, ale tak, my też popieramy budownictwo komunalne, no. bardzo ładnie. Ceny będą niższe, jak mieszkań będzie więcej. No nie no, tak. mówiłem, że bez jest. Tak, ale pod warunkiem, że to będzie w segmencie niekomercyjnym, bo jak widzimy, podaż mieszkań deweloperów się zwiększa i ceny też się zwiększają, więc to nie do końca tak, działa. Więcej mieszkań będzie wtedy. Mamy tutaj samorządowców. Ja mówię co ja myślę. Nie, to nie jest polityka partii. Trzeba dokończyć proces planowania przestrzennego, uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego. Wtedy będzie więcej terenów pod inwestycje, będą one tańsze. Jak będzie więcej mieszkań, to wtedy i czynsze, i ceny staną się bardziej przystępne dla młodych małżeństw. Uważam, że wszystkie formy własności są, mają swoją rolę. I, i najem, i, i własność hipoteczna, i własność spółdzielcza, i mieszkania komunalne, i inne formy. Byle było tego więcej. Wtedy będzie, będzie, będzie normalniej. To jest w ogóle świetne, że on musiał przed tym powiedzieć, ty, przed, ty, przed tymi planami i przed tym powiedzieć, że to nie jest, to jest jego opinia prywatna, a nie jakby no po, tak. polityka partii. Ale on nie odpowiedział na pytanie przede wszystkim. No nie, nie odpowiedział. A po drugie, jakby to mówienie o tym, że znaczy okej, okay, planowanie przestrzenne chwile, to twoi kolesie rządzą w samorządach, to oni nie uchwalają planów miejscowych, ale i tak terenu pod inwestycje mieszkaniowe w Polsce jest takie, że mogliby wybudować osiedla na 200 milionów. I co to, to ma przede wszystkim do kredytu 0%. Mm. Co to ma do kredytu? Co ma kredyt 0% do planu zagospodarowania przestrzennego? Oni się boją odpowiedzi na to pytanie, bo wiedzą, że młodzi ludzie tego nie chcą, ale ich sponsorzy od tego ich wymagają od tego, tak? I to jest cała tajemnica, moim zdaniem, po prostu tutaj, no jakby yy, tego wszystkiego. No dobrze, ale mamy jakiś, konkret? Mam tak, jakiś mamy, konkret? Mamy konkret, mamy jakby brak konkretu, nie, co ty, oni jednak. I nie ułaskawie Antoniego Macierewicza. Odwaga, niesamowita no, no, odwaga. Naprawdę Ten człowiek kulą się nie kłania. Na pewno Macierewicz nie zostanie ułaskawiony. Hello. Nie no to. Nie ja jesteśmy Rafałem, uratowani. Ja z Rafałem by chciałbym być na jednej linii frontu z takiego człowieka mieć przy sobie to odwaga. A odwrotnie. W pierwszym dniu urzędowania odbiorę mu order orła białego. A jaka będzie pana pierwsza decyzja, jeżeli zostanie pan prezydentem Polski? Tu się zgadzam w stu z Radkiem Sikorskim. Odebranie orderu Orła Białego Macierewiczowi. Macierewicz! Macierewicz połączył Trzaskowskiego i Sikorskiego z wartych po prostu w bratobójczej walce. Okazało się, że mają wspólny język. To jest rzecz po prostu w Polsce. Jak się zabierze ten medal Macierewiczowi, to nagle kobiety zaczną po prostu rodzić dzieci. tak, Krowy się ocielą. Tak, wilk e zamieszka z barankiem. Tak, a, a na rzecz będzie z koślęciem. Tak, dokładnie. po prostu to wszystkie problemy Polski się rozwiążą. Rozwiążeł po prostu, nie? No w sensie, skąd oni wzięli tego Macierewicza? Co mnie ten Macierewicz obchodzi? Tak, no, jakby, miałeś już tyle czasu. I on jest agentem i rządziście tak Ale 100 ludzi. No. jest agentem, to jakby fuck off, no. I to ciągle to polityka symboliczna, pomnik, medal. Co mnie to obchodzi? Boomerzy, wy, wyjazd z tym, no, jakby niesamowite, że my żyjemy. Oni... Ten Trzaskowski ma 50 lat, on gada po prostu, jak jakiś 75-letni dziadku Ale on no, słucha młodzieży. No, daje jednak roku, młodzieży no. przestrzeń. Nie, no, on, jest tak, on jest tak młodzieżowy, wiesz, no, bardziej młodzieżowy niż Sikorski na pewno. tak, no ale. Ja widzę, że ty jednak tutaj jesteś tak bardziej Team Rafał. No, nie, jest, nie jest naprawdę. Yy, nie wiem, naprawdę jestem, jestem, jestem zrozpaczony tym, bo widać, że po prostu tutaj nic, jakby mijają te prawie bory i w ogóle nic się nie dowiedzieliśmy o tych kandydatach, nic nie wiemy, co oni chcą. Tak naprawdę to jest tylko teatr. No bo ostatecznie rozumiem, że i tak Tusk to wybierze, tak? Kogo tam woli? Tak, no i, oczywi kogo woli. Tak, no i oczywiście mamy takie zapewnienie właściwie, że no, Trzaskowski. Jednak będzie tym prezydentem, znaczy kandydatem. No będzie prawdopodobnie, ale jeszcze damy na koniec, bo Trzaskowski prawdopodobnie no, chce uwalić projekt CPK. Niemiecki Die Welt napisał, że budowa CPK to wypowiedzenie wojny niemieckiemu przemysłowi lotniczemu. Czy choćby z, tylko z tego powodu nie powinniśmy dokończyć budowy lotniska w Baranowie, panie prezydencie? Czy znaczy, no Niemcy nie będą nas szantażować? No bo oczywiście, że to wygląda w ten sposób. Skoro Niemcy tak mówią, to natychmiast musimy budować lotnisko, bo przecież cokolwiek powiem, to pis się na mnie natychmiast rzuci. Co mnie ten obchodzi ten pis człowieku? Znaczy, gdyby zabrać im pis, to ci ludzie nie istnieją. Znaczy, nie Tylko ma nie. tych ludzi. Oni gdy, pis ich stworzył. On powinien codziennie rano zapalać świeczkę Kaczyńskiemu i dziękować Bogu, że taki człowiek się pojawił na świecie. Przez on byłby nikim bez tego Kaczyńskiego. Ja... Oni się po... autentycznie boją konkurencji. Wykorzystajmy to. Ale konkurencję, ale to zróbmy im konkurencję okręciem i rozbudowanym modlinem. Zróbmy im taką konkurencję, żeby się w ogóle nie pozbierali. To są limity puławy Zdań okręcia, bez... panie prezydencie. Ale nie modlina. Modlin jest na, na gruntach Skarbu Państwa. Nikogo nie trzeba, nie, nie trzeba wyrzucać. Jest bliżej Warszawy. Jest lepiej skomunikowany. Zróbmy Niemcom taką konkurencję, żeby się nie pozbierali, ale taką, która również nie likwiduje. Czyli dyscentra. wciąż nie chce pan rozbudowy CPK. Nie chce pan tego lotniska w Baranowie? Ale ja czekam. Ja czekam, ja czekam na analizy. Ja no Wszyscy czekamy. Ale Dlaczego panie, ich nie ma do tej pory? Panie, dlatego, że, dlatego, że PiS zmarnował tyle lat. To znaczy... Znowu, znowu, no po prostu, słuchajcie, cały czas jest ten problem z PiSem. No. No, no, co co PiS rządzi? Nie, rządzi. Ja nie wiem, no. Więc... Jeszcze raz, panie redaktorze. Ja byłem na komisji infrastruktury, gdzie mi opowiadano duby smalone. PiS opowiadał, że to będzie największe lotnisko na świecie. 200 milionów, 100 milionów. I znowu PiS. No. matko Taka, no, a nie to nie ma Tak, a człowiek ma jakąś jednostkę chorobową chyba, jakiejś derwice natręs. Stagzerów. Potem w czasie debaty pan y, Bocheński mnie korygował. i co pan opowiada? 8 dziewiąte w, w Europie. Czyli oni sami nie wiedzieli, co, budowa co budowali. Wydawali na to setki milionów na pilnowanie łąki i teraz no, nic dziwnego, że musimy poczekać trochę, żeby to wszystko wyprostować. Ale długo będziemy czekać? Pan minister Lasek zapowiadał, że do końca marca będą wyniki pierwszego audytu. Wie pan, że unieważniono przetargi jest... na cztery audyty? No, widać tam jest taki bałagan, że to nie jest takie Atom... proste. Mi się wydaje, że to jest temat na drugą kadencję. Wiesz o co chodzi? Że jakby oni po, oni po prostu nie mogą to zrobić teraz tego, bo potem temat na drugą kadencję, że mogą dopiero rozwiązać, no ale to tyle trwa, więc trzeba ich jeszcze znowu wybrać. No nie, no czy ja widzę, że CPK na pewno nie powstanie. Znaczy, ja, ja, ja Chciałbym, żeby powstało. Rozbudowa okęcia, rozbudowa okęcia, którą proponuje prezydent Warszawy. Tak, czyli żeby to jest, to jest to. połowa miasta żyła w hałasie i smogu samo, samolotowym. Do Modlina. Ja przypomnę, że Modlin jest pod Struzikiem i oni nie byli w stanie przez dekadę wybudować tam połączenia kolejowego. A z Platformy. Co, nie, Struzik? Nie, Struzik jest z PSL-u. A, sorry, no ale to nie jest problem, no, żeby się dogadać, bo są chyba teraz razem w koalicji. No, i zawsze byli w koalicji w Mazowszu. Znaczy jakby, wiesz, to są ludzie, którzy nie, nic nie potrafią. No ile oni budowali elektrownię atomową, nie? W sensie ten... ten u nas w Warszawie do wiekopomnej inwestycji przychodzi kładka pieszo-rowerowa, która nie łączy niczego, jest ani dla rowerzystów, ani dla pieszych. Była wybudowana z jakiś majątek, fortunę i nawet nie potrafi widzieć ostatnio, jak oni... Przejście dla pieszych w końcu powstało. Jezus, z to jest wściekły pies reakcji Lipkowej. Eee, widziałaś, jak oni zrobili to przejście dla pieszych przy tym, przy tym, przy tym e, moście od sensu Śródmieścia, bo od Pragi nie ma. Jest po prostu, nie w linii prostej, tylko jest tak, że trzeba tak zrobić i tak zrobić i dopiero się wchodzi na most. Znaczy, on, oni nie są w stanie przejść. to on uradził. Przejścia dla pieszych nie jest w stanie wybudować ten człowiek. Widziałaś, jak wygląda płaska po remoncie? W... Na no to z to strony rozumiem, że nie chce CPK budować. No tramwaj po prostu, wiesz, jakby... Ech, jest, no nie wiem, czy to jest. To jest Gdyby tak? lipki miały odbudowywać Warszawę, to byśmy mieszkali w ziemiankach i obrzucali się błotem jako rozrywką. No. Może to jest odpowiedzialność pana ministra no Laska. Nie, no jasne, po prostu my odpowiadamy za to, że PiS marnował lata i płacił miliony za pilnowanie łąk, Nie mówię o, o tym, co odprawy. robił PiS, bo PiS trzeba rozliczyć, ale chodzi o to, że pan minister Lasek obiecywał zrobienie audytu. Takich audytów wciąż nie, wciąż nie ma. Tak jak powiedziałem, czekamy na ten audyt, no jedyne co mogę powiedzieć, to że prawdopodobnie, bo nie jestem specjalistą od audytu akurat PK. Prawdopodobnie sprawa była tak, czy jest tak zawiła i tak skomplikowana, a w, znając PiS, to jest nic, nic dziwnego, że, że trzeba jeszcze trochę poczekać. Znając PiS... Na pewno, na pewno to tylko chodzi o to, że jest tak zawiła i skomplikowana. No matko, no tutaj mamy właśnie, tutaj, to jest, jest strefa oddziaływania, ona, ale to jest na dzisiaj, tak? I to już, tak, to pokazuje to fioletowe zasięg, to pokazuje tam, gdzie jest właśnie głośno i gdzie latają samoloty. No jakby, jeśli rozbudują, no to, to, ja nie wiem, pół miasta będzie po prostu w tej strefie, tak? A e, wiesz, o, e, CPK miało się dojeżdżać pół godziny do tego lotniska pod Baranowem, tak? Czy w Baranowie, no. A, no nie wiem, w Modlin wygląda jak barak ciągle i nie ma połączenia kolejowego. Jest to ewidentnie tylko i wyłącznie wina PSL-u i, i platformy. Więc CPK nie będzie, ale za to będzie odebranie, odebranie Panie medalu Macierowiczowi, Także e, więc super. To są priorytety. Składka zdrowotna. Składka zdrowotna, która jest oczywiście ogromnym obciążeniem dla przedsiębiorców i która po prostu wydrapuje im wszystko już ostatnie Albo życiowe. To z nich są przedsiębiorcy Schrödingera, tak, bo z jednej strony oni są przedsiębiorcy, oni tworzą PKB, no i, są ja są w solą ziemi. i są solą ziemi, a z drugiej strony nie są w stanie płacić dwa razy niższej składki zdrowotnej niż Płacą dzisiaj na etat, acie ludzie, tak? My, my płacimy 9%, ja płacę 9%, ja też, też pewnie płacisz 9%. Ludzie na liniówce płacą 4,9%, ludzie na ryczałcie płacą jeszcze mniej. Ci właściwie na zasadach ogólnych płacą tak jak my, my. jak etatowcy, tak? Czy, 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 czy na zlece, umowach zlecenia, umowy dziela i tak dalej. I to przeszło w ramach polskiego ładu, bo wcześniej przedsiębiorcy płacili. 53 zł składki. Do PiSu przedsiębiorcy płacili ryczałtowo 53 zł po wszystkich odliczeniach i tak dalej. Wyobrażasz sobie to? Znaczy, znaczy wyobrażam sobie, bo tak było. No, no, ja miałem kiedyś swoją działalność gospodarczą, to no, wiem, że więc, tak Więc jakby to y, Polska na zdrowie wydaje naj, prawie najmniej, obok nas to tylko państwa bałkańskie, więc wiadomo, że ta no, że, że powiem z błota bicza nie ulepisz, czy mówiąc brzydziej, tak? No wiadomo, po prostu i tak mamy luksusową tą służbę zdrowia za te okropnie niskie pieniądze, które dajemy na to i mamy system regresywny, tak? Czyli jesteś na etacie, tym więcej zarabiasz, tym więcej płacisz składki, tym większe masz podatki dochodowe, a, a przedsiębiorcy są na liniówkach i płacą bardzo małe składki zdrowotne, dużo mniejsze niż ludzie na... Teraz w środku kryzysu w służbie zdrowia, mamy odwoływane zabiegi, planowane listopad, grudzień, mnóstwo tych, tych zabiegów pospadało, są, mówiliśmy o tych zamykanych porodówkach, no, sytuacja nie jest najlepsza, nigdy nie była, tak? I teraz ruchnęła wiadomość, że mają zamiar rządzący nasi kochani ulżyć przedsiębiorcom i no, obniżyć jeszcze bardziej te niskie już, tak jak mówiłem, składki zdrowotne. I to całkiem sporą kwotę, bo 6 miliardów złotych rocznie. Dla porównania Jacek Owsiak, nie, Jurek Owsiak, przepraszam, Jacek, Jacek Sutryk, ale to są podobne moim zdaniem dość uniwersa. Owsiak zebrał od początku woźpu 2 miliardy, tak? Czyli... 30 ponad lat zbierania pieniędzy, mówienia, że wszyscy sobie tutaj finansujemy z biurkami, po prostu wszystko. To jest jedna trzecia tego co oni w rok postanowili wyrwać z Narodowego Funduszu Zdrowia. 6 miliardów złotych i Po to, żeby po prostu zrobić dobrze nie tylko tym, którzy najsłabiej zarabiają, bo tak na początku zresztą to było przedstawiane, że to będzie dotyczyło tych przedsiębiorców, którzy mają słabe zarobki i tego będzie dotyczyła ta zmiana w przyszłym roku, tak? Ale że zrobił dobrze tym, którzy też bardzo dobrze zarabiają. Tak, tam właściwie ten próg opłacalności to jest... Już nie pamiętam, ale to było coś w stylu... 40-50 tysięcy złotych na ryczałcie, a dla ludzi na karcie podatkowej, na, na tych zasadach ogólnych i na liniówce, to wszyscy będą zarobieni na tym. E, zaraz prze, 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 przejdziemy tak, tak. do tego, jak to będzie wyglądać, ale nie, te zmiany mają wejść życie dopiero w następnym roku, nie w tym, to 2025, tylko w 2026, i uznano, że zrezygnują z etapów uzgodnień i rekonsultacji, konsultacji społecznych. Pominięcie etapów uzgodnień, konsultacji społecznych i opiniowania jest uzasadnione pilnością proponowanej inicjatywy, pilnością, mimo że tak jak mówię, wejdzie to w życie za 12 miesięcy, która zmierza do obniżenia wymiaru składki zdrowotnej oraz usprawnienia zasad rozliczenia składki zdrowotnej i jest oczekiwana przez przedsiębiorców. No to jak jest oczekiwana przez przedsiębiorców, no nie. nie ma możliwości na głos. Oczywiście, tutaj. że jest oczekiwana przez przedsiębiorców, więc musimy to e, zrobić. E, prowadzić i, i zrobić. I e, tutaj są wyliczenia. W odróżnieniu od kredytu 0%, który jak widać nie, nie, nie. Trzeba właściwie jakby tylko dyskutować, dyskutować i bez. To, dyskutować tak. na ten temat. Mamy tutaj takie super wyliczenia od Grand Tordon Polska na temat zmiany składce zdrowotnej i on, to jest bardzo fajna tabelka, bo ona pokazuje przede wszystkim właśnie to, o czym chcemy tutaj dzisiaj mówić, czyli maksymalną różnicę między przedsiębiorcą a pracownikiem. I tak jak widzicie od 2020, 2026 roku... Right. Przedsiębiorcy będą płacić do 12 tysięcy złotych mniej więcej dochodu. To jest, to jest ważne. Dochód, jakby wiemy wszyscy, jak wygląda to, oni wrzucają w koszty bardzo dużo rzeczy, tak? Znaczy, jakby obniżają sobie ten dochód i obniżają też podstawę w opodatkowaniu i tak. w składki. Ile razy żeśmy wrzucali jakieś śmieszne rzeczy? Dzisiaj jakaś laska opisywała, że jakaś lekarka sobie wrzuca e, luksusowe torebki w koszty. I oni będą płacić, słuchajcie, do 12 tysięcy złotych składkę zdrowotną w wysokości jedynie 286 złotych. Do 12 tysięcy? Tak. A jak się zarabia 12 tysięcy na etacie, to? Jak się zarabia 12 tysięcy na etacie, no to sobie przemnóż, to jest 9% od 12 tysięcy złotych, ale to jest od kwoty brutto, więc jak to jest netto 12 tysięcy, to to jest większa kwota, tak? To jest koło, nie wiem, pewnie 16-17 tysięcy. Mhm. No, czyli pewnie 9% od 7, tam, tych no to jest pewnie, nie wiem, 1500. I przede wszystkim wchodzisz w wyższy próg podatkowy. I jeszcze wchodzisz na wyższy próg podatkowy, tak? Dobrze liczę? No tak, no pewnie tak. Więc, czyli... I przede wszystkim od minimalnej, minimalna, minimalna składka na etacie minimalnej to około 400 zł. Tak? Czyli ktoś, kto zarabia 12 koła już po odjęciu wszystkich kosztów itd., itd. tak? po tej całej księg, kreatywnej księgowości, które nasze działalności często robią, będzie płacić mniejsze podatki i składkę niż osoba na minimalnej. No i teraz na przykład dla, weźmy sobie takiego, taką osobę, która zarabia 20 tysięcy, czyli bardzo tak, dobrze, dobrze, tak? Yy, I to jest przedsiębiorca, który już sobie właśnie odliczył tam od tego różne rzeczy, różne swoje koszty, płaci składki zdrowotnej niespełna 700 złotych. Natomiast pracownik, który zarabia 20 tysięcy... I nic sobie nie może odliczyć. Yy, płaci 1500 może właśnie czytamy tą tabelkę, jesteśmy trochę nieogarnięci, a tu wychodzi na to, że jak jesteś na ryczałcie, to w ogóle będziesz płacić tą sztywną... Y, Ale wtedy nie roboty. możesz tych kosztów sobie zrobić. No tak, to bardzo no, to jest tak. straszne. A, I płacisz jedynie 5% podatku, jak jesteś informatykiem, albo 8,5, no faktycznie. No właśnie, skorzystne. bo y, głównym argumentem. I ta ryczałtowa składka jest do... Ta niska, do, do, ta niższa niż na minimalnej na etacie jest do 20 tysięcy złotych. Znaczy... To jest niesamowite, to jest po prostu niesamowite. No. A jak, ale jak zarabiasz 30, to już płacisz 496. no, no, no to już. No panie, Robo. to pójdą z torbami. To... A 40 nie. tysięcy? 840. No nie no, to jest no, hardcore. A 400 tysięcy na etacie byś zapłacił 3,5 No to dokładnie tyle, 3100. No tak, no. Znaczy, znaczy tak, czy dzisiaj, czyli... Jedyna zmiana, jaka będzie na korzyść, to że tacy ludzie jak e, nasza ulubiona e, Instagramerka Nomad Mam, ona teraz płaci tam 1200 zł miesięcznie składki zdrowotnej, zarabiając 300 tysięcy złotych, to teraz ona będzie płacić 3,5% od tego. Tak? Czyli, więc, no, zarobi, więc zapłaci więcej. No zapłaci, no, zapłaci, no nie wiem, no, jak on zaraz zarabia 300 tysięcy, no to 3% od tego to jest. Y 1,33, no to tak, no zapłacić dychę. 10 tysięcy miesięcznie zapłaci. No, ale, to, na, co? no to, to, już, to przynajmniej jest jakieś, to jest jakiś plus. No ale jaki to jest plus, jeśli ona jest na ryczałcie i płaci 15% podatku dochodowego, podczas gdy ktoś na, na, na etacie by zapłacił 32% plus 9, czyli 41%. Czyli jej opodatkowanie w sumie wzrośnie do 18%, tak? Tak. Co to jest za różnica? Jak masz trzy i widziałem po prostu ona lamentuje od dwóch dni o niczym innym, nie lamentuje, że będzie musiała teraz daby, e, te, no... Dzieci, I proponowała, dzieci że dzieci że, płacić, tak, i że, proponowała, że, powinna, że ona może płacić, ale tylko za siebie, czyli tam 700 zł, tylko za siebie może płacić. Nie, bo i, I genialny pomysł Lipków jest taki, żeby każdy płacił po głównej, płacił taką samą składkę zdrowotną. Po pierwsze, oni już płacą mniejszą składkę zdrowotną niż tatowcy, ale idea, że każdy ma płacić tyle samo składki zdrowotnej jest tak chora. No nie jest jakby, w żaden sposób nie jest sprawiedliwa, tak? No bo sprawiedliwe jest to, że ludzie, którzy zarabiają mniej, płacą Mniej, a ludzie, którzy zarabiają więcej, płacą więcej, dlatego że mamy całą pulę ludzi, którzy nie płacą nic. Więc nie jest tak, że musimy zamienić to jeden do jeden, także każdy płaci za siebie. Doworodki. Na przykład, no. Tak, ale jakby też. Słuchaj, nawet nawet dziesięciolatkowie, no, nie tego noworodki. Mówi się, no. znaczy, jeśli zarabiasz tą, tą minimalną i płacisz te 400 zł składki, to dla ciebie 400 zł składki to jest bardzo dużo, jak zarabisz no. całą czwórkę na rękę, tak? To jest Ale jasne. Jak zarabiasz 300 tysięcy i płacisz 10 tysięcy złotych składki, to ty tego nie odczujesz. Nie No błagam, to... no, mam, mam kiedyś przyznała się, że wydaje tysiące złotych miesięcznie na pielęgnację twarzy. No, nie no, no, no Więc jakby mówimy o tym, że o, o, taki, o, o, takim, o takiej sytuacji, tak? o sytuacji, w której jeżeli masz bardzo dużo pieniędzy, no to jest jasne, że dla ciebie jakby składanie się w większym stopniu na budżet całego państwa, bolicie mniej niż jak masz ich mało. No to jest, nie wiem, tak. dla mnie to jest dosyć oczywiste, tak? Natomiast tak. pojawia się argument w tej dyskusji, który mówi, że przedsiębiorcy ryzykują. Przedsiębiorcy tak, są przecież... Posłuchajmy wypowiedzi byłego lobbysty pracodawców RP, który się odnalazł dziwnym trafem w kancelarii premiera. No, są takie uwagi, Michał Hetmański, ekspert, pisze na przykład na, na portalu X, no, państwa projekt bez konsultacji, bez oceny skutków regulacji, tryb pilny, to będzie Polski Ład... 2, 0. Ja rozumiem, że to bolesne dla Pana porównanie czy analogia. Ocena skutków regulacji została sporządzona, ona jest udostępniona. Eee, jeszcze raz mogę powiedzieć, tak, ja słyszę te głosy, ale mogę powiedzieć tylko, tylko tyle jeszcze raz. To była kwestia wyboru. Albo idziemy z rozwiązaniami oboma, czyli rok 2025 i 2026 razem i razem je przekazujemy do parlamentu, albo przyje, próbujemy przekonsultować ten projekt na rok 2026, ten docelowy, i wtedy nie dajemy do parlamentu tego pełnego pakietu. Ale dlaczego? Znaczy, w sensie, dlaczego to było tylko albo-albo? Dlaczego nie można było dać bez konsultacji tego pakietu na 2025? Ja nie wiem, bo, co, chyba chodzi o to, żeby Czaskowski mógł się pochwalić w kampanii wyborczej, że e, obniżył e, już i tak niską składkę no tak. Czasami tak jest, że ta e, intencja polityczna pokazania spójności jakiegoś rozwiązania kłóci się z innymi wartościami. E, Okej, okay, czyli on taki, to wprost przyznaje w ogóle, że to odchodziło. Demokracja, transparentność, uczciwość i w ogóle... E, Partycypacja. Tak, znaczy... Oni są gorsi od PiSu. Oni są dużo gorsi od PiSu już na tym etapie, tak? Jakby, no, A no rok. Polski ład był, był miesiąc konsultowany, tak? Wyszło jak wyszło. Straszny burdel był, tak? Ale ogólnie był konsultowany. A oni. Chcę, żeby to się działo jak najrzadziej. W tej sprawie się tak zadziało. Musimy po prostu uczciwie powiedzieć, dlaczego tak było, i liczyć na to, że w parlamencie ten dialog będzie przeprowadzony, bo rozwiązanie na rok 2026 nie jest w sensie legislacyjnym pilne. Parlament może nad tym mhm. pracować przecież i w tym roku, i jeszcze na początku przyszłego. Panie ministrze, tu są takie podstawowe pytania. Dlaczego pracownicy mają płacić większe podatki, płacą większe podatki niż, niż przedsiębiorstwo, i dlaczego ten stan będzie pogłębiony? poprzez obniżenie składki zdrowotnej. Pytanie o zróżnicowanie danin, które są nakładane na osoby, które wykonują pracę w ramach zatrudnienia i osoby, które wykonują swoją aktywność zawodową, poprzez działalność gospodarczą w różnych formach, jest takim pytaniem fundamentalnym, tak, w ogóle dotyczącym w ogóle struktury tych obciążeń publicznych. No, Na przykład takich, że w każdym cywilizowanym kraju są podatki progresywne i jesteśmy jedynym krajem, gdzie jest ryczałtowa składka zdrowotna poza chyba Węgrami, całej Unii Europejskiej. To jest niesamowite. My, nie należy, my się wypisujemy ze wspólnoty narodów europejskich. Nie ma takich rozwiązań nigdzie na świecie. Właściwie, jak patrzyłem, tylko na Węgrzy. Takie... Ja, ja bym tutaj właśnie chciała powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Ta dyskusja jakby przebiega kompletnie. W oderwaniu od, od rzeczywistości. To znaczy, to nie jest tak, że my jesteśmy pracownikami etatowymi jako cała grupa versus przedsiębiorcy jako cała grupa i jakby my mamy jako pracownicy etatowi wszyscy zbieżne interesy i cała grupa przedsiębiorców ma zbieżne interesy. Prawda jest taka, że nasze interesy są zbieżne w zależności od tego, ile zarabiamy. A więc ja na przykład, zar jakby ze swoimi zarobkami, y jestem bliżej osób, które mają podobne do mnie zarobki, jeżeli są na JDG, tak? To my, ma, to my mamy ze sobą zbieżne interesy, no bo nam powinno zależeć na tym, żeby były, nie wiem, silne usługi publiczne, bo nas często, nie wiem, nie stać na przykład na to, żeby płacić bardzo duże pieniądze za tak. leczenie prywatne i tak dalej. Osoba, która znowu na etacie zarabia dużo... Ona ma zbieżne interesy z osobą, która na JDG, na JDG czy w firmie zarabia dużo. Tak? Ten podział zbieżnych interesów przebiega zupełnie gdzie indziej. Dlatego my od początku mówimy, że podatki powinny być progresywne. Tak samo składka zdrowotna powinna być progresywna, bo to jest prawda, że jeżeli będziemy obciążać bardzo mocno tych przedsiębiorców, którzy zarabiają słabo, to on, to będzie oczywiście budowało y, furtkę do tego, co dzieje się teraz, czyli żeby wszyscy przedsiębiorcy płacili mniej, tak? Dlatego w no tak, interesie oni... małych przedsiębiorców powinno być też to, żeby to ci duzi dokładali się więcej, a nie żeby wszyscy płacili bardzo mało, tak, z przedsiębiorców. No tak, ale oni tego nie rozumieją, bo myślą, po pierwsze, jest y, dzieli rząd, tak? Czyli czujemy klasę średnią na siebie. Tak. Y, poza tym y, ilu z tych przedsiębiorców, to też o tym pogadamy, czy może teraz trzeba powiedzieć, to są fikcyjne B2B, wypchnięci ludzie a, z etatu im niższe jest opodatkowanie i składkowanie B2B, a wyższe jest etatu, tym wypychanie jest silniejsze, tak? Więc... E... I to znów działa na niekorzyść tych prawdziwych, drobnych przedsiębiorców, którzy tak. nie są na B2B i nie mogą, nie wykonują pracy etatowej, tylko którzy faktycznie mają swoje małe firmki i cienko przędą w, tak. w systemie, tak? Bo jest na przykład tak? ryczałtowy ZUS i nie ma, ZUS nie jest proporcjonalny do zarobku, tak, tylko jest ryczałtowy, tak, tak? Dokładnie. Znaczy, ten, kto wymyślił ten ryczałt? Właśnie po to, żeby tak jak mówisz, żeby wciągnąć po prostu tych biednych przedsiębiorców w obronę, tych przedsiębiorców, którzy tak, są po tak. prostu dobrze tak, opłacanymi tak, specjalistami, a tak. wręcz bogaczami, jak nomad mam, tak? Tak. Albo jak są programistami, którzy nie ponoszą żadnych de facto tak. ryzyk, ani kosztów swojej działalności, w tak? zaraz posłuchamy. I oczywiście w zależności od wrażliwości filozofii tutaj będą odpowiedzi, które będą kogoś satysfakcjonowały lub nie. Ale ta odpowiedź jest cały czas ta sama. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, przenoszą na siebie ryzyko związane z efektywnością, zdolności do zarabiania. Ale pracownicy nie mają tego ryzyka? Pracownicy mają to ryzyko bardzo mocno limitowane, dlatego że za to, żeby mieli pracę do wykonywania, odpowiada ich pracodawca, to on się troszczy o to, żeby mieli zadanie do wykonania. Oczywiście oni muszą swoją pracę wykonywać i dobrze, i jak najlepiej. I pracownicy, którzy będą źle wykonywali, mogą się z tym pracodawcą rozstawać, i tak dalej. Ale te ryzyka dla każdego, kto był. Trochę zatrudniony na umowę o pracę, a trochę miał własną działalność gospodarczą, ta różnica jest oczywista. Czym innym jest, mówiąc hasłowo, być na etacie, a czym innym jest odpowiadać samemu za biznes, który się prowadzi. I to jest rzecz, która od zawsze była inaczej ukształtowana i oczywiście, że te daniny są zupełnie inaczej ukształtowane dla osób zatrudnionych na umowie o pracę i dla osób samozatrudnionych prowadzących działalność. I teraz... Czyli oni już mają niższe podatki. Mają liniowe podatki, mają możliwość wpisania w koszty rzeczy. Tak. I teraz ryzyko, jakim jest zachorowanie, oni uważają, że. Roo, że oni ponoszą mniejsze ryzyko zachorowania niż etatowcy, tak? Tak, tak, tak mam rozumieć to wypowiedź? No to ja nie, nie wie, on mówi. po prostu mówi, że oni ponoszą większe ryzyko prowadzenia działalności, bo muszą myśleć o różnych rzeczach, muszą planować bardzo na przyszłość Zdecy... swoje wydatki. Nagrodą na, na są duże zarobki na B2B. Ale przede wszystkim, przede wszystkim jakby on pomija fakt, że dzisiaj nie jesteśmy w sytuacji w Polsce takiej, że wszystkie firmy w Polsce, a raczej większość, bo nie wiem, 70%, a w każdym razie na pewno ponad połowa. Działalności w Polsce nie zatrudnia nikogo, tak? Więc to nie jest tak, że w Polsce Ziemcy, jest grono przedsiębiorców, którzy mają na głowie samych pracowników i za nich odpowiadają, i w związku z tym muszą robić dalekosiężne plany na dekadę do przodu, bo są odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale też za innych, i tak to dalej. To nie jest rzeczywistość w Polsce. Rzeczywistością w Polsce jest to, że dzisiaj te osoby, które dostaną niższą składkę, to są lekarze, programiści, tak, jakby to są te osoby, które nie ponoszą żadnego ryzyka swojej działalności, tak jak powiedziałam, tak. i tylko, ale, ale oczywiście dostaną teraz. Jakby benefity ja potencjalnego ryzyka. Ja dzisiaj widziałem motorniczego z Wrocławia ofertę pracy na B2B. Przepraszam, i, znaczy, to jest niesamowite. Znaczy, to jest niesamowite, że my doszliśmy do etapu, widziałem jakąś asystentkę stomatologiczną. Tak babka, oferta 5 tysięcy na rękę. Ona jest na B2B. Po pierwsze, to jest skandal, że się oferuje to B2B, a po drugie, jakie ryzyko oni poprowadzą. O, to, są to są fikcyjne działalności. To fikcyjne działalności jest od groma. I tak. oni ja nie, nie robią z tym żadnego porządku, nic. żeby na przykład B2... właśnie pomóc tak. faktycznie przedsiębiorcom, którzy faktycznie nie mają innej opcji. Nic nie porządkują w kwestii tych fik fikcyjnego, e, fikcyjnych przedsiębiorstw, ale wszystkim dadzą teraz lepsze warunki. E, tym będą zachęcać coraz więcej ludzi, żeby zakładać te fikcyjne działalności. No oczywiście tak. Polski Ład zrobił jedną rzecz, która... Wybrzmiewała później jako podstawa do tego oczekiwania środowiska przedsiębiorców, żeby to zmienić. Składka zdrowotna przez długi czas dla osób prowadzących działalność gospodarczą była formą Nazwijmy to umownie pseudo-ubezpieczenia. Płaci, płaci przedsiębiorca pewną ryczałtową, stałą kwotę za. 50 zł! 50 zł! Za 50 zł ty nie jesteś w stanie poznać. Ale to też jest kolejny kłamstwo. Jest... Dlatego, że składka zdrowotna nie jest tylko twoim ubezpieczeniem, Oczywiście, tylko no jakby... to społeczeństwo, Żyjemy społeczeństwo. Ten libek nie, nauczy, nie wie, co to jest po prostu społeczeństwo. To jest po prostu człowiek, który. Wysłać go na kos, po prostu do mu księżyc. Na no. którą. Cudzysłów, wykupuje sobie ubezpieczenie zdrowotne. Tak, ciekawy jestem, gdzie on by mógł sobie wykupić za 50 zł. Ubezpieczenie zdrowotne. Naprawdę, jestem ciekaw, no naprawdę. No, Jaki pakiet to byłby? Co? Jaki to byłby pakiet? Jestem ciekawa. No, myślę, że za otwarcie drzwi w Luksemburgu, sobie kaz kazań mu zapłacić. Więc. Polski ład wprowadził fundamentalną zmianę, bo ze składki zdrowotnej uczynił po prostu para podatek. Jest podatkiem! Jest podatkiem! A to jest w ogóle też bardzo ciekawy element tej dyskusji, dlatego że e, wiele osób e, przerzuca tak naprawdę trochę klucz e, tej kwestii z, e, sk składki zdrowotnej właśnie na to, że nie powinniśmy mówić, że to jest składka, tylko że to jest podatek. Tylko, że to trochę nie ma znaczenia, jak Dokładnie. to będziemy nazywać. Dokładnie. To, że my musimy teraz prowadzić dyskusję, czy to powinien być składka, czy podatek, czy nazwać to jeszcze jakoś inaczej, to nie ma znaczenia, tak? Znaczenie ma to, że powinniśmy się solidarnie na to składać, czyli tak. składają się na to bo bogacze, składają się tak. więcej, bo biedni składają się mniej. To jest plus sprawy, tak. a nie to, czy się to, jak to się będzie nazywało zasada obowiązuje pareto w służbie zdrowia. 80% kosztów generuje 20% pacjentów. Możesz całe życie być zdrowy i coś ci się przytrafić i wtedy zostaniesz milion, zasypany e, kosztami milionowymi, tak? I dlatego w Stanach Zjednoczonych e, ludzie ogłaszają bankructwa medyczne, bo tam to właśnie tak działa, tak? I my mamy, wymyśliliśmy społeczeństwo, wymyśliliśmy Europę, żeby się ubezpieczać od tego typu ryzyk. I w sytuacji, on po prostu, to jest to jest, to jest naprawdę, to jest, oni nie są Europejczykami, tak? To są jacyś ludzie, przybyli tutaj nie wiadomo skąd, ale oni nie rozumieją, na czym polega nowoczesne państwo. No, to jest po prostu przerażające, tak jak ten facet nie rozumie, jak działa system bezpieczeństwa. W taki manipulacyjny sposób, że ja słyszę to, ja słyszę to. Tak naprawdę to tego nie słyszysz, no. Byłeś ekspertem pracodawców RP, głównym legislatorem revolving doors, tak, znaczy to, że lobbyści po prostu z branży, z branży po prostu wchodzą i zajmują stanowiska, my to wiemy, że ten rząd to jest rząd lobbystów, tak? E, e, tak, no, e, po prostu może lepiej, że nie ma takiej korupcji chamskiej, tylko są lobbyści. Nie wiem, już ale po prostu no, jest to wstrząsające. Bo ta składka, składka zdrowotna wynosi jest 9. podatkiem De facto? No dochodziemy... Zwracają uwagę lekarzy, no. który Jakub Kosikowski. Mówią wprost, to jest podatek. To, 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 to znowu jest tak, że jeżeli chcemy składkę zdrowotną ustawić jako podatek, to to wymaga, proszę bardzo, wracamy do dialogu społecznego, którego wtedy też nie było. to też nie było. Okej, okay, czyli chwileczkę. Ma. 6 miliardów złotych, które, które które obciąża nasz budżet, żeby obniżyć tą składkę zdrowotną, nie wymaga konsultacji, ale już kwestia tego, czy nazywać składkę zdrowotną składką, czy podatkiem, to trzeba konsultować. Najlepiej może z 10 lat. Tak jak polski konsultuje dokładnie. sprawy mieszkań, także wyprzedaje wszystkie tak. działki, ale deweloperom tak konsultuje. Ta zmiana była wprowadzona z, trochę z zaskoczenia w ramach Polskiego Ładu i bardzo istotnie wpłynęła na zdolność wykonywania tej działalności przez wielu przedsiębiorców. Po prostu bardzo gwałtownie podniosła swoim obciążenia publiczne? Po pierwsze, jakieś dane, tak? Znaczy, jeśli patrzymy na dane działalności i zyski, lata 2022-2023 to są rekordowe zyski z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, tak? Czy on ma jakieś dane? Naprawdę, ja, tak jak Zosia, są małe przedsiębiorcy, jakby, niech on pokaże jakieś dane i wyrzucanie wszystkich przedsiębiorców do jednego worka jest po prostu nieprawdziwe. Znakomita większość przedsiębiorców w Polsce ma się bardzo dobrze, zwiększyła swoje zyski ma bardzo i y, 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 żyje im się naprawdę bardzo dobrze. Tak? Są przedsiębiorcy, którzy mają gorzej i dlatego to też te, te, te zus składki zdrowotne powinny być po prostu progresywne. Tak? Nie zarabiasz, nie to płacisz. Bardzo zarabiasz, płacisz. I tyle. Jakby o co chodzi? no, Jakby o co chodzi ludzie? Statystycznie ludzie na B2B zarabiają kilka razy, może nie przesadzam kilka razy, ale, ale znacznie więcej niż ludzie na etacie. Taki jest rozkład dochodów w Polsce. Czyli on znowu mówi o rzeczy, które są totalnie bez pokrycia, tak? Przypomnę, że wcześniej płacili 50 zł składki, teraz na y, liniówce zaczęli płacić 4,9%, czyli dwa razy mniej niż na etatach, a na ryczałcie nic się praktycznie nie zmieniło, bo na ryczałcie, tak jak mówiliśmy, Nomad mam zarabiając 300 złotych miesięcznie, płaciła tysiaka miesięcznie składki. Było zobowiązaniem y, y, podjętym w kampanii wyborczej poprawienie sytuacji przedsiębiorców i ta, ta regulacja, te, te, te projekty, które wczoraj zostały przyjęte na Radzie Ministrów, no, realizują to zobowiązanie. Tak, będą osoby, które będą mówiły, że one mają inną wrażliwość, uważają, że inaczej powinny być ustawione prace. Pracownicy na etacie czują się po prostu poszkodowani, bo czytam bardzo wiele różnych, ale bardzo podobnych de facto pytań. Czemu jako pracownik etatowy mam płacić dużo większą składkę niż przedsiębiorca, który zarabia tyle samo? To jest jedno właśnie z, z tych pytań. Jakby pan minister na to odpowiedział? Ja też pracuję w tej chwili na etacie i płacę bardzo wysokie składki zdrowotne. Miałem okres w życiu, kiedy prowadziłem działalność gospodarczą, musiałem sam kalkulować swoje dochody, tak żeby być w stanie opłacać tę składkę zdrowotną. I ja czuję i rozumiem te różnice. Mogę powiedzieć tylko jeszcze raz to, co niektórych przekona, niektórych nie przekona. Warunki wykonywania swojego zawodu, swojej aktywności zawodowej na umowie o pracę i w ramach działalności są po prostu zupełnie różne. W, ci, którzy prowadzą działalność, są tymi, którzy kreują tak naprawdę, napędzają gospodarkę, dlatego, że to od ich aktywności coraz więcej się rozwinęło. Nie, no w ogóle niesamowita buta swoją drogą. Znaczy ja, a co, kto, kto kupuje usługi przedsiębiorców? Kto płaci za to wszystko? Kto płaci VAT? Kto płaci? Kto, kto, kto pracuje? Znaczy, jakby, jakby sytuacja była taka, jakby oni byli zupełnie jakimś oderwanym, w ogóle e, e, robili to wszystko. To on, on dopłaca do interesu, nie? No, jak, jak u tego po prostu, jak w tym żarcie po prostu, no. Mie takie wrażenie, że to przedsiębiorcy są dla pracowników, a nie, dla pracowni nie pracownicy dla przedsiębiorców, a to są chyba naczynia połączone. No, gdyby Absolutnie. nie pracownicy, to przedsiębiorcy też by kiepsko przenęli chyba ze swoimi biznesami. Absolutnie to są naczynia połączone. To jest oczywiste, tylko że pracownik nie podejmuje decyzji o tych tak zwanych ryzykach gospodarczych. Nie przejmuje na siebie ryzyka gospodarczego, nie musi sobie robić kalkulacji na 5 lat naprzód, jak będzie wyglądał bilans jego. Przychodów i kosztów, i na co jest gotowy porwać się jako przedsiębiorca, gdzie zainwestować, gdzie włożyć swoje pieniądze, to są ryzyka, które Mieszkania, tak. kawalerki na wynajem, bo to wynajem, to znaczy jakby o czym I my znowu rozmawiamy. Znowu jest od tego, że jest cała masa przedsiębiorców, która naprawdę o tym nie myśli. Dlatego, że w ogóle nie robią żadnych planów, dlatego, że są zatrudnieni na fikcję. Ale Przede wszystkim e, da, tak, z, 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 zapłatą za wysokie ryzyko jest duży zysk. Nie ma obowiązku zakładania działalności gospodarczej. To nie jest prawo człowieka, i przepraszam, nie prawo człowieka, obowiązek człowieka mieć działalność gospodarczą. Co więcej, w społeczeństwach, gdzie jest dużo małych działalności gospodarczej, są statystycznie biedniejsze. Gdzie jest najwięcej małych działalności gospodarczej? W Afryce. To nie jest struktura gospodarki, która jest y, y, optymalna, tak? Przenoszą wyłącznie przedsiębiorcy. Pracownik ma zupełnie inaczej te ryzyka ukształtowane. I nie jest też tak, że ta zmiana, którą w tej chwili... Jaki ma... Pracownika można zwolnić, wywalić, zbity róg, a potem wejść iść do sądu pracy na trzy lata i się... i się Ale nie ponoszą żadnych ryzyk. No, nie, Żadnych ryzyk nie ponoszą. Rząd wczoraj przyjął i zaproponował parlamentowi. Fundamentalnie to wywraca. Mhm. To jest od zawsze w ten sposób ukształtowane. Przecież można zadać pytanie, dlaczego przedsiębiorcy mogą funkcjonować na podatku liniowym, a pracownicy. Bardzo dobre pytanie. Ja nie rozumiem na przykład. Do rządu Leszka Millera nie mogli funkcjonować. Z tych samych powodów, tak naprawdę, tak? Mam wrażenie, że pan minister też się w dużej mierze odnosi do, do ludzi, którzy prowadzą te przedsiębiorstwa, którym absolutnie no ta pomoc, czy pomoc, no te obciążenia powinny być mniejsze. To są ludzie, którzy naprawdę prowadzą małe biznesy, prowadzą sklepy, prowadzą różnego rodzaju inną działalność. A tutaj te uwagi dotyczą w dużej mierze. Ludzi na takim fikcyjnym samozatrudnieniu, którzy prowadzą owszem jednoosobowe działalności gospodarcze, ale de facto nie ponoszą żadnego innego ryzyka niż ci, którzy pracują na etacie, ale zarabiają więcej, bo te obciążenia podatkowe z własnej woli często, bo mają taką możliwość, mają mniejsze. I dlaczego ta osoba, która wykonuje dokładnie tę samą pracę w tej samej nawet firmie na JDG ma mieć znacznie lepiej preferowane te podatkowe warunki niż osoba, która pracuje na etacie? No, tu są dwa aspekty. Po pierwsze, oczywiście, e, osoby, które wykonują pracę, podejmują decyzję tam, gdzie mają swobodę podjęcia tej decyzji, w jakiej formie chcą ze swoim pracodawcą czy płatnikiem bardziej tę współpracę realizować. E, I to jest kwestia znowu wyboru jednego z wariantów, w, w ramach których wysokość tego wynagrodzenia netto pewnie jest bardzo istotna dla wielu osób. Może być przesądzająca, chociaż nie powinna być przesądzająca, yy, dlatego że zwróćmy choćby uwagę na to, że konsekwencją określonego systemu, np. składek, które się płaci od wynagrodzenia, jest później przyszłe yy, świadczenie emerytalne. Ale on nie odpowiada w ogóle na to pytanie. Tak. Pie że mógłby w jednej sekundzie zrobić test przedsiębiorcy, jeden program, który wyskakuje i płacisz jedną fakturę miesięcznie, jednemu, wystawiasz jedną fakturę miesięcznie jednemu temu, to prawdopodobnie jesteś na fikcyjnym zatrudnieniu i masz przejść na etat. I inspekcja pracy miała mieć prawo administracyjne wbijać w takich sytuacji i po prostu przepisywać: Nie, sorry, nie jesteś na B2B, żadnym z To się chyba tacy. nie udało, tak? Nie udało się. Nie to udało pisze. się tego robił zrobił tego oczywiście, coś z winą pisu. A teraz a to powinna robić Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Społowej. Knieszka bank nie zrobiła nic. No jest niesamowitym rozczarowaniem jest tej, tego, ta. To jest nieprawdopodobne, no po prostu. No i to w tym wszystkim kontekście tego, że e, nie możemy tego na to sobie pozwolić, bo, e, bo po prostu to kosztuje tyle pieniędzy. Jest, w tle jest debata. E, no to w takim razie jeszcze posłuchajmy, co minister zdrowia e, Izabela Leszczyna mówiła o przedsiębiorcach. Co prawda to było w marcu, ale myślę, że w kontekście tego, o czym mówimy, bardzo aktualne. Że przedsiębiorcy są solą ziemi, że to oni tworzą nasze PKB. Ba, że to mali i średni przede wszystkim w Polsce są aktywni, jest ich najwięcej i to oni właściwie generują wpływy do budżetu, ale przede wszystkim wzrost gospodarczy. No to nie możemy po kampanii powiedzieć wiecie, co właściwie to trochę, no kampania kampanią, a, a, a my potrzebujemy. Potrzebujemy, nie wiem, zadowolić wszystkich innych, tylko nie was. No. Staruszki chorujące na raka musimy zadowolić. To po prostu straszne, i to jeszcze mówił minister zdrowia. Tak. Nie no po prostu nie pojęte. Znaczy, mi się wydaje, że głównym dochodem jakby i tak jest VAT, który płacą wszyscy, a przede wszystkim płacą e, nie, pracownicy. przedsiębiorcy to sól ziemi. Ale to są przedsiębiorcy, którzy jednocześnie nie mogą płacić składki zdrowotnej za duże, bo to ich po prostu zmiecie z planszy. Nie pojęte to jest. Znaczy to jest ta, ta neoliberalna feudalna ideologia, tak? Szlachta nie płaci podatków, mają et, plebs na etatach ma utrzymywać całą resztę, nie? Jakby ja się trochę zacząłem bać, znaczy nie bałem się tak zarządów Prawa i Sprawiedliwości, jak się boję teraz o Polskę, zarządów li liberałów, bo oni po prostu oni chcą, oni chcą zniszczyć no bo to oznacza, że wszystkim... usługi publiczne. Tak, przede wszystkim to oznacza, że będziemy mieli zaraz jeszcze gorszy NFZ, tak. Tak? który i tak już jest w kiepskim stanie. I za chwilę będzie w jeszcze gorszym i znowu ci, którzy są sobie na działalnościach gospodarczych, będą mieli dobre przychody, będą płacili niskie składki i niskie podatki i będzie ich stać na to, żeby sobie na przykład jeszcze na firmę wziąć yy, prywatną opiekę zdrowotną, tak? tak? A etatowcy będą obciążeni jeszcze bardziej okay, jeszcze i to co zostanie z nam, nam to po prostu chorowanie. koszty wrócą do opieki zdrowotnej. Janina Peterczyc czy ładnie skomentowała JDG, Schrodinger są wszechpotężne i ciągną całe PKB, ale bardzo słabe, bo nie stać ich na składkę. I no już dokładnie. Dwa razy niższą niż Etatowcy. No to jest się... w ogóle splunięcie w twarz naprawdę wielu ludziom, którzy robią bardzo poważne i bardzo potrzebne zawody, którzy są po prostu pracownikami, tak? No tak, tak, oczywiście, ale oni będą wypychani teraz, tak jak właśnie ci tak. pielęgniarki, jak pracownicy. No, ja pamiętam przecież. PK i tak 2014, dalej. 2014, jak ja byłam zatrudniona właśnie na działalność gospodarczą, którą musiałam założyć, dlatego, żeby móc pracować w państwowej tak. instytucji. Znaczy to, jest, znaczy, to jest upadłe państwo i to państwo po prostu, jak myślisz sobie, że były rozbiory, ja się dziwię, że tak późno były te rozbiory. W sensie, jakby to jest niesamowite, to państwo powinno było upaść naprawdę już dużo wcześniej. I, to, i, i Polska też jest takim upadłym państwem. Znaczy, ono przy najmniejszym podmuchu się po prostu załamie. Ale kończymy to, bo nie będzie wolnej wigili w tym Roku, może kiedyś w przyszłości będzie. Posłuchajcie, za droga. Za droga. Kosztuje 2,3 miliardy, wyliczył Ministerstwo Finansów i Państwa. Trzy razy, czyli trzy razy więcej wydamy na przedsiębiorców tak. w 2026, ale. Wolna Wigilia to... Niestety, tłumacz. Wolna Wigilia, zresztą nie wiem, jak oni to obliczyli, bo to nie jest tak, że przecież zakupów nie zrobisz, te, jak nie zrobisz zakupów 24, to zrobisz je 23, tak? No, jakby to no, ale jest, w ogóle większość ludzi robi te zakupy wcześniej. I ja, ja, to, to są ostatecznie, o, jakby, ostatecznie coś wariaci, którzy robią w Wigilię zakupy tak, więc, e e więc na to nas stać, stać nas za to na, na tę obniżkę tej składki zdrowotnej, tak żeby no, ludzie zarabiający nawet 20 tysięcy złotych na ryczałcie e płacili mniejszą składkę niż etatowcy. A jeszcze zapomnieliśmy przecież dodać, że wakacje przecież od ZUS-u też są, więc można jeszcze jak jeste w ogóle, nie płaci w ogóle nie płaci składki. I ZUS teraz tutaj e, to jest e, informacja i... z psl bo to e, e, jest ważne. 500 tysięcy przedsiębiorców zgłosiło się do wakacji od ZUS. Nadchodzi także niższa składka zdrowotna. To już to było tak. wcześniej. Tak. I kto mówi, jakby, czy to się nazywa, ktoś to mówi, że to jest rozdawnictwo? Że to jest populizm? Że to jest e, nie kupowanie, to kupowanie po prostu pijanej hołoty, która Ale, wyda. Zresztą ten... że dawno nie słuchałam poranka TokFM. Może tak bym posłuchali, tak? tak powiedzieli. Hołotę kupują, tak? Używają tych samych swoich stwierdzeń, jak st dla ludzi, którzy wydawali te pieniądze na 800+, plus, tak? No ja nie wiem, no to jest, te, te, oni, są, oni są dużo groźniejszymi populistami niż PiS, tak? Bo PiS jednak dawał e, porówno i jednak dawał na e, rodziny, a ci dają po prostu ludziom, którzy i tak już statystycznie mają lepiej niż reszta społeczeństwa. No, e, naprawdę czarne chmury się zbierają nad Polską, Rafał Trzaskowski na pewno nie będzie, e, nie będzie żadnego budownictwa komunalnego, nie będzie żadnego budownictwa społecznego, będą deweloperzy rządzić, e, będą, e, będzie się umacniać pozycja Polski o folwarku. To jest to, co nas myślę czeka w przyszłości. No ale, ale co, przynajmniej się trochę pośmieliśmy trochę, może. No tak, to jest jeden plus chyba tej sytuacji. No więc tak, więc kochani, kończymy. Nasz odcinek, dajcie znać, co uważacie. Wiemy, że te treści, które publikujemy na, na YouTubie są czy, czy na, 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 na Spotify, no, że właściwie nikt nie mówi bardzo wiele takich rzeczy. Na no, temat ta, te, te, te opodatkowania, na przykład przedsiębiorstwa, to jest temat tabu, absolutnie. No i wiemy, tak, no, że dzisiaj w mainstreamie jest męcen, mainstreamiem jest kołownia, mainstreamiem są ludzie, którzy chcą robić dobrze bogatym, a my chcemy robić dobrze wszystkim, tak, i chcemy, żeby po prostu sprawiedliwie. Tak, i, i chciałbym podkreślić jeszcze to: jesteśmy dzisiaj bardzo często właśnie szantażowani w taki sposób, tak, żeby. Że, że jesteśmy szantażowani w taki sposób, żeby bronić jednak tych, którzy najlepiej zarabiają, dlatego, że chcemy sami mniej płacić. I Rzeczywiście. Powinniśmy... A wierzymy, że będziemy też bogatsi? Tak, 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 tak. Więc powinniśmy naprawdę wrócić do sprawiedliwych podatków, tak? Do prostych i sprawiedliwych tak. podatków, czyli podatków, których to jest, powinno być oczywiste Chysty dla wszystkich. To powinni być na skali podatkowej, ta skala podatkowa powinna być, nie powinno być tak, że jest to 12 i potem jest przeskok 32, tylko nie tak. wiem, powinno być 12, 22, 30, 20, tak, nie wiem, dokładnie. 40. Tak. E, I składka zdrowotna powinna być e, równa dla wszystkich. ZUS powinien być proporcjonalny, a nie ryczałtowy, no jakby. E, składka zdrowotna nie powinna być równa dla wszystkich. Znaczy, równa, oprocentowanie powinno być równe No wszystkich. właśnie, właśnie. I ja bym jeszcze do tego do, dorzuciła jakieś ulgi związane z tym, że ma się dzieci. Czy ma się dzieci, czy ma się niepełnosprawnego, opiekuje R się z rodzicem rodzica, na przykład tak? starym, albo dziećmi się opiekuje, albo jest się samotną matką. O tym też można pogadać, tak jakby e, o tych samotnych matkach, które no totalnie mają przerąbane w Polsce. Jakby, e, I oczywiście... pamiętajcie, media... Media mainstreamowe tworzą ludzie, którzy są beneficjentami dzisiaj tych I Sami dniach. są na JDG. Tak, dlatego oni też nie będą o tym mówić. Oni oczywiście w mediach śmieciówki, łamanie prawa pracy jest na porządku dziennym, więc jakby e, jesteśmy wytresowani, jesteśmy strasznie wytresowani do współżenia społeczeństwem. Z, z, Zerwijcie kajdany, kochani, bo e, e, nic innego e, nam nie zostało, więc tak, e, zostawcie komentarz, dajcie lajka, e, powiedzcie, jak się Wam podoba nowy, nowy setting. Hmm. Zróbcie hałas dla Wojtka Tak, na pewno go tutaj jeszcze zanikujemy pod spodem. Jak chcecie skorzystać z jego usług, to taka reklama tutaj niepłatna. Barter można powiedzieć, nie? Tak, wiem. Hashtag Barter. <noise> I, I co? No, i wspierajcie nas oczywiście na patronacie, na White jak zobaczycie nas na mieście, to zbijcie z nami piątka, albo tak. przynajmniej pomachajcie. Bardzo to lubimy. Do zobaczenia. Na mieście. Buziaki.